Cześć. W dzisiejszym materiale moim gościem jest Wojtek Rojek. Rozmawiamy sobie szczególnie o fotografii eventowej i klubowej i o tym, jakie on ma podejście do tego typu pracy. Zapraszam Cię do rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Siema. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że miałeś czas i wpadłeś do mnie, zważywszy na to, jaką masz pracę i że jesteś nocnym Markiem. Dlatego tym bardziej Ci dziękuję, że mogłeś do mnie przyjść i odpowiedzieć na kilka w sumie, myślę, ciekawych pytań. To akurat taka godzina, że mój czas do pracy. Aha, no tak. No ale w tygodniu to chyba rzadko masz jakieś eventy, co? Zdarza się. Jeżeli są dzienne, normalne eventy, jak w zeszłym tygodniu, na przykład dwudniowy InfoShare, to pracuję normalnie w dzień, środa, czwartek. Mhm. Słuchaj, jak słyszy się w naszej branży, no ja jestem dużo młodszy od ciebie, ale ogólnie w naszej branży fotografów, a w związku z tym, że fotografia klubowa to jest taka praca, powiedzmy, dla studentów, fotografów, dosyć często wybierana, no bo jest dosyć prosta. Przynajmniej w tamtych latach, jak ja to robiłem, to były lata jeszcze portalu Gruba Biba, pewnie pamiętasz. I w tamtych czasach, jak się słyszało nazwisko Rojek, to wszyscy wiedzieli, kto to jest. Tak? Tak, przysięgam ci, naprawdę. Osoby, które wiedziały, siedziały w eventach, siedziały właśnie w koncertach, to dla mnie Wojtek Rojek to po prostu, to było jedno słowo i każdy wiedział doskonale, z czym się to je, jaki to jest rodzaj fotografii, a przede wszystkim jakie emocje wychodzą za tymi zdjęciami. I pamiętam, że myśmy się chyba spotkali kilka razy pewnie na jakichś różnych eventach, czy tam na Dabefixie jeszcze w stoczni. Straszne nagłośnienie tam było, pamiętam. Aż mnie głowa bolała od niej. Ja byłem akurat na dwóch koncertach, ale pamiętam, że na jednym byłem właśnie na akredytacji, a na jednym byłem jako widz. Pamiętam, że też się spotkaliśmy w Kwadratowej na TED, więc no mówię, to są takie super mega stare czasy. TED w Kwadratowej, patrz, nawet nie pamiętam. No właśnie, to są super mega stare czasy. Trochę tego zrobiłem przez te lata. Więc... No i dlaczego o tym mówię, bo no, jak dla mnie jesteś taką fajną legendą i śledzę od lat twoje zdjęcia i w sumie zacznijmy od najprostszego pytania, jakie mogłoby paść w takim formacie, jaki nagrywamy, czyli od czego to się zaczęło, bo masz ogromne doświadczenia i to jest ciekawe. Zaczęło się przez przypadek, jak zwykle pewnie w takich sytuacjach. Pracowałem jako grafik w agencji reklamowej obsługującej kluby, po prostu kluby w Gdyni. Oni mieli tam kilka klubów pod sobą, ona była stricte stworzona, ta agencja, właśnie pod obsługę tych klubów. To był 2000 rok, jestem gadżeciarzem ewidentnie i zaczęła się era fotografii cyfrowej. Więc jak zobaczyłem, że można obrazek z aparatu przenieść od razu do komputera bez skanowania tego, bez całej produkcji, bez żeby dobrą to jakoś miało, to wtedy były to skanery bębnowe. Jeszcze koszt jednego zdjęcia do zrzucenia do komputera był jakiś kosmiczny, a tu dostaję aparacik, który podłączam sobie do komputera, zrzucam zdjęcie i mam. I strasznie mnie to zafascynowało i będąc grafikiem po prostu w 2000 roku kupiłem pierwszy aparat, to był Olympus C2000. Takie cudo w ogóle historyczne. Jakaś małpka, tak? To małpka, ale ono miało światło 1.8 bodajże. Jakiś tam zoomik taki mały do tego. No i zacząłem się bawić. Tym Olympusem to się nie dawało zdjęć robić na koncertach ani imprezach, bo tam ISO chyba 400 najwyższe, więc to jest za ciemno na wszelkie warunki. Ale chwilę później Canon wypuścił 300D, swojego pierwszego budżetowego, bo na dziesiątki... Ja nawet nie pamiętam tego modelu. To był pierwszy budżetowa lustrzanka kanonowska, mam ją w domu jeszcze, leży gdzieś tam niedziałająca już kompletnie, ale tak z sentymentu została. Do tego jakąś 50, 1.8 i tym się już dało robić zdjęcia w miarę sensowne, więc na początku były koncerty. Robiłem koncerty po prostu w klubie. W ramach tego portalu, tak? W ramach agencji tej reklamowej, ale nie tyle co w ramach, co na zasadzie Wojtuś, robisz zdjęcia, może masz ochotę przyjść porobić zdjęć, fajnie przyjdę, czegoś się nauczę, nie? No I tak to się zaczęło. Czyli można powiedzieć, że miałeś trochę otwarte drzwi, no bo znałeś mniej więcej te kluby i tak dalej. Okay. Tak. Natomiast na początku były koncerty, później imprezy, takie zwykłe dyskoteki. Mhm. Aż w 2000 chyba roku, nie, 2005 to był, trafiłem do Mandragory do Gdyni. To taki klub, który był odpowiednikiem Sfinksa Sopockiego wtedy, klub techno, gdyński nasz. Zresztą wspaniały, dotąd go uwielbiam najbardziej z wszystkich. Czyli dalej funkcjonuje? Nie, on już nie działa od lat. Przerobili go później na dyskotekę taką, gdzie nagrywali teledysk do Natańczy dla mnie. O Jezu. Najgorzej upadek. A ostatnio wyburzyli, no bo to są tereny, gdzie teraz jest Marriott i te wszystkie tam C-Tower. To na Chryniewickiego było. I trafiłem na imprezę Go Gear Tour, to się nazywało, już nie pamiętam dokładnie, Angelo Mike tam grał, mój kolega teraz zresztą. No i wyszedłem kompletnie z wielkimi oczyma, co tu się dzieje w ogóle, jakie to jest fajne, jaka zabawa i wsiąkłem w to i zostałem. Super, czyli można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, przypadek, a wiedza jakby graficzna, no to... Jako grafik komputerowy, no to czy, bo jako grafik komputerowy, tak? Jako grafik komputerowy pracowałem. I no to jakby niedaleko do fotografii, więc no wykorzystuje się w tej pracy fotografia, jak się samemu je robi, no to masz duży komfort, bo dostajesz taki materiał wejściowy, jaki potrzebujesz tak naprawdę. Czyli jesteś samoukiem, nie jesteś po żadnej szkole, po niczym, czyli Olympus... I sam bawiłeś się ustawieniami. A to na początku tym Olympusem to były takie zdjęcia na PL Foto i tam to gównoburz na portalach i uczenia się fotografii ewidentnie. A chociaż faktem jest, że wiadomo, no, teraz to jest popularne, powszechne, naturalne. Jak mówisz aparat fotograficzny, wszyscy myślą o aparacie cyfrowym. Natomiast w 2000 roku to była absolutnie nowość i to się zaczynało tak naprawdę. No tak, no ogromny przeskok. Nie? Więc... No. A ty powiedz mi, a co dalej? Jak do tego doszło, że stwierdziłeś, że to jest w sumie fajne i nie wiem, może jeszcze na tym można zarobić? Jak to się dalej potoczyło? Bo rozumiem, że na początku skupiłeś się raczej na koncertach, a wiemy, że robisz nie tylko koncerty, bo robisz i kluby, i eventy, i jakieś imprezy pewnie zorganizowane, prywatne. Więc jak to się dalej... Naturalnie to poszło, nie? Po prostu. Okay, czyli jedno, robiłem tych koncertów, robiłem te imprezy, później szukałem ciągle fotografii czegoś, gdzie mogę po pierwsze znaleźć coś, co mnie interesuje, a po drugie, żeby zarobić po prostu najzwyczajniej w świecie, no bo nie oszukujmy się, żyję z tego od lat i jest mi z tym fajnie. Kiedy ja zacząłem robić jakieś poważniejsze eventy, nie powiem ci, nie pamiętam tego. To wszystko też się łączyło z grafiką. Nie? Przez długi czas byłem równolegle i fotografem, i grafikiem. I też robiłem duże zlecenia, bo robiłem zlecenia dla PepsiCo. Jak wchodziło Wyzwanie Smaku Pepsi, pierwsze w ogóle jakie było w Polsce, który to był rok, to ci nie powiem, ale z 2000... nie wiem, 8, 7, coś takiego, nie? To projektowałem identyfikację całą do tego, a już za ciosem, jak się dowiedzieli, że robię zdjęcia, to spytali się, czy nie chciałbym tego dokumentować. To też przez agencję reklamową, z którą współpracowałem wtedy. No i tak wyszło, że zacząłem jeździć sobie i robić różnego typu eventy, nie? Ale przez długi czas właśnie głównie PepsiCo było takim napędowym moim źródłem i dochodu, i rozwijania się. Czyli można powiedzieć, że od razu z grubej rury, no bo od razu z grubej rury, taki duży klient w sumie. No tak wyszło. No to super, naprawdę fajne doświadczenie. A powiedz mi, w którymś momencie stwierdziłeś, że koncert to też będzie fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tego typu fotografię. Pamiętasz, jaki to był koncert? No to, jak mówiłem, ja zacząłem tak naprawdę, wiesz, od koncertów. Pracowałem w jednym z klubów obsługiwanych, był klub Pokład w Gdyni. I to były jeszcze czasy, kiedy to nie była Tańc Buda, tylko to był fajny klub, który miał mnóstwo koncertów. Ówczesny właściciel, nieżyjący już niestety Sławek, on był zagorzałym jazzmenem, więc ściągał, zrobił sobie festiwal w Gdyni, nazwał go Jazz Gdyni i było przez parę lat, 2-3 lata z rzędu tak, że ja miałem co pół roku po 30 koncertów w ciągu 3 miesięcy. I wszystko jazzowe? Wszystko jazzowe. Jazz są... plus pogranicze SBB, no bo to takie rzeczy wchodziły też tam. I to były twoje początki koncertowe, ta muzyka właśnie jazzowa? Jazz, blues, no plus takie komercyjne koncerty, które się odbywały w stylu jakieś dżemy, TSA i tak dalej, lady punki, na co ludzie przychodzili. Jasne. A powiedz mi, w związku z tym, że trafiłeś na jazz, no to nie wiem, pokochałeś tą muzykę? Czy to jazz jest... zawsze kochałem. To, czyli to nie to... miałeś z tym problemu, nie musiałeś zatyczek składać? Z clubbingiem jest większy problem, bo ja nie słucham takiej muzyki na co dzień. Aha. Czyli można powiedzieć, że do dzisiaj potrafisz mieć koncerty, której muzyki po prostu nie czujesz, nie kupujesz i robisz ten koncert? Czy... Tak, tak. Często zdarza się tak, że idę na coś, co kompletnie nie wiem, czym jest. Aha, po czym wychodzę na przykład, wiesz, zbierając buty z podłogi, bo tak mnie koncert ruszył, co zresztą widać na zdjęciach od razu. Jeżeli jest dobrze, to powiem te zdjęcia się robią same po prostu. Jeżeli chodzi o zdjęcia właśnie takie, które robią się same, to wydaje mi się, że jedną z takich twoich ostatnich prac, które pamiętam, to była jakaś impreza cykliczna. Niestety ja nie bywam na takich miejscach, więc nie powiem ci nazwy, ale tam były jakieś psychodeliczna taka... Transowa pewnie transowa chyba, kolorowo, jakieś grzyby były i tak dalej. Pamiętasz to? Widziałem twoje zdjęcia z tego eventu i no po prostu to jest niesamowite. Zdjęcia faktycznie sobie same robią, bo rozumiem, że ty praktykujesz, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nigdy nie obserwowałem cię tak, nie wiesz, nie jestem jakimś stalkerem, ale wydaje mi się, że jesteś osobą taką, która jakby wchodzi w ten świat danego koncertu tak całym sobą i po prostu przy okazji to po prostu zapisujesz w formie zdjęć. Wiesz co, no różnie to bywa, nie? To jest praca zawsze. Czasami w pracy robisz rzeczy, które nie do końca czujesz i lubisz, nie? Mhm. Jak jest fajnie, no to się fajnie robi zdjęcia. Jak jest niefajnie, no to czasem trzeba też zacisnąć zęby i robić i po prostu niech się dzieje, nie? Natomiast no, faktem jest, że większość tych imprez czy koncertów to są takie, jakie lubię. No dlatego na przykład wymiguję się z imprez pod tytułem Sopot Festival. Mhm. No bo robienie tego... Mówisz o Operze Leśnej, tak? Operze Leśnej. Mhm. Takie rzeczy omijam, bo... No nie chce mi się robić takich rzeczy. Ale co, za duża otoczka wokół tego? No, jakoś tak? Nie mam potrzeby robić Edyty Górniak. Aha, w ten sposób. No tak, bo tam dziwne historie wokół niej krążą ostatnimi czasy. Między innymi, no ale to... Może dlatego. To nie tylko. Zrobiłem kiedyś ten festiwal też, ale to tak... No, nie bawi mnie to po prostu. No wolę sobie pójść na Rysia Bonę zrobić koncert. Teraz byłem, albo wspominałeś Dabefixa, w piątek jest Dabefix. Tak? Tu jest... w hali Oliwii zaraz. No, proszę. No powiem ci, że ja trochę wypadłem z tego rytmu koncertowego. To chyba się wyszalałem, trochę to śmiesznie zabrzmi, no ale wyszalałem się właśnie w okresie studenckim. I chciałem powiedzieć za dzieciaka. Mhm. Natomiast no jakoś tam wspomnieniami do tego wracam i ta atmosfera na pewno jest niesamowita. A powiedz mi proszę, a propos jakby już rozmawiamy o pracy, no to może powiedzmy dwa słowa jakby o samej otoczce, może technicznej, jeżeli chodzi o same zdjęcia, bo ty posiłkujesz się jakimś światłem dodatkowym, jeżeli chodzi o koncerty, czy jesteś typową, to na czym się znajdujesz, koniec. Na koncertach jest jedno założenie, żeby nie palić lampą. Więc no, gdzie stanę przed artystą i będę mu chlastał strobem po oczach, to nie przechodzi. No to jest defaultowe zawsze w rajderze i w rozmowach z menadżerami, że zdjęcia 3 pierwsze numery bez lampy. Okay. Taki standard, nie? Ale ja... Moim zdaniem lampa psuje klimat, prawdziwy klimat tego, co się dzieje. Owszem, czasem jest potrzebna, czasem jako narzędzie używam go, żeby dopalić sobie coś, żeby pokazać jakąś scenę, szczególnie jak, no wiadomo, gdzieś jest ciemno, czegoś nie widać zupełnie, trzeba tą lampą przypalić. Natomiast od początku starałem się zawsze łapać światło zastane, to co jest i to jest cały czas walka z ciemnością. A powiedz mi, na czym pracujesz najczęściej? Na Canonie pracuję od początku. I jakie szkiełka preferujesz? No jasne wszystko. Jasne. A jakieś konkretne ogniskowe, ulubione? Wiesz co, tak naprawdę to mam zakres od 15 do 400 i w zależności od tego, jeżeli jest ciemna impreza, to są jasne stałki, nie? Po prostu okay. 35, 1,4, 85, 1,4. Czyli bawisz się tą perspektywą. No tak, bawię się perspektywą, bawię się światłem, wynajdywaniem tego światła w ciemności. O ile koncerty w większości, jeżeli nie jest to ciemny klubowy koncert, są dobrze wyświecone i tam nie ma raczej problemów ze światłem. No chyba, że koncert komy i same kontry z tyłu czerwone, no tak, to wtedy już jest rzeźba. No ale to umiejętne wykorzystanie światłocieni buduje również oczywiście, całą galerię to... i to jeszcze fajniej niż pokazanie artysty przy mikrofonie. Okej, okay. A powiedz mi, gdyby na przykład słuchała nas dzisiaj osoba, która stwierdziłaby, kurde, no widziałem mnóstwo pięknych zdjęć klubowych, koncertowych, eventowych i chciałaby jakby wejść w ten świat. Może skupmy się może nie na eventach, ale na koncertach, bo one się rządzą jakby trochę innymi prawami, bo czasem na evencie no to albo masz zlecenie, albo nie, a na koncercie no to jednak w jakiś sposób można tą akredytację uzyskać. I powiedz mi, jakie masz doświadczenie teraz, w obecnych czasach, bo ja troszkę wypadłem do biegu, czy może teraz łatwiej jest dostać akredytację? Co byś mógł podpowiedzieć osobie, która by chciała pójść w twoje ślady? Wiesz co do samych akredytacji, czy jest łatwo, czy ciężko? No na duże rzeczy jest ciężko dostać akredytację, to jestem pewien. A duże to mamy na myśli, nie wiem, Heinekena? Opener, tak, okay, dokładnie. Dobra. Openera, czy jakieś tam Dawidy Podsiadło i tak dalej, to praktycznie niewykonalne. Oni mają swoich foto i... Plus no, robiłem teraz w czwartek Marylę Rodowicz, to pan menadżer mi powiedział, że w ogóle to bez sensu, że ja tu jestem, że oni i tak żadnych zdjęć nie autoryzują, bo... Marylka już ma swój wiek i ona nie lubi, żebym wysłał 2 zdjęcia z daleka, może mi coś klepnął z tego. Nie? A bo ty jesteś wysyłany z tytułu jakiejś agencji konkretnej? No tam akurat robię przeważnie albo dla klubu robię zdjęcia, okay. albo dla organizatora. Po prostu, okej. Czyli... Samo zdobywanie akredytacji, szczerze mówiąc, to nigdy się nie starałem. Znaczy teraz, jak wspomniałeś, trochę siedzę w branży, więc jeżeli chcę sobie pójść na jakiś koncert... To po prostu wchodzisz. To przeważnie piszę do kolegów, którzy akurat ten koncert obsługują, czy mogliby mi to ogarnąć. Albo do artystów, tak bo sporo ich znam, albo ich menadżerów, nie? Którzy też tam się powielają w miarę. No to jeżeli chodzi o akredytację, to nie pomogę za bardzo. Okej, a warto mieć znajomości. A jeżeli jest sprzęt, bo pewnie też jakoś o to chciałbyś zapytać przy okazji. Wiesz co, ja mam tak, że 10 lat temu przesiadłem się na full frame'a z kropów i to był Canon 6D. Ja sobie kupiłem Canona 6D, do tego miałem 85 1.8 kanonowską. I taki sprzęt teraz można skompletować z jakieś 2000, taki może w stanie tak być, naprawdę przyzwoitym, 2,5 może, bo ta 85 się jeszcze... Tą 85 1.8, to jest standardowa kanonowska. Pamiętam, no. USM fajny. USM-ka, tak, dokładnie. Ja przez wiele lat nią miałem i robiłem nią zdjęcia. Do tego jakiś szeroki kąt, to jest mimo wszystko podstawa, nie? Ale czy 16? No 17, 16, przez długi czas pracowałem na 17-40 ze światłem 4 i to w zupełności mi do koncertu wystarczało. Z 4 nawet. Tak, bo przy szerokim kącie, wiesz, nie musisz tego trzymać aż tak stabilnie, nie poruszysz tego zdjęcia. Czasem sobie zejdziesz troszeczkę. No. Problemem są oczywiście ruszający się dynamicznie ludzie. No, w tym czasem taka fala rozmyta fajnie wygląda. Oczywiście, to już jest kwestia operowania wszystkim światłem, czasem i tak dalej, żeby zyskać efekt. Tutaj czasem na koncertach rapowych albo metalowych rzeczywiście palnięcie lampą na drugą lamelkę przy długim czasie daje fajne efekty. Nie? Jeszcze bawiłem się kiedyś w zoomowania, w takie rzeczy, także przy kontrabasiście, który sobie tam brzdąka i mu się to wszystko, światełka rozjeżdżają w bok, to czasami wychodziło wow. Nie? Natomiast masz nad tym kontrolę pewną, nie do końca masz to, co byś chciał dostać, pewne szczęście jest w tym potrzebne, żeby to zdjęcie fajnie wyszło. No bo wiadomo, robisz operację, ruszasz aparatem cały czas, coś się tam dzieje, jedno zdjęcie wyjdzie, musisz ich zrobić 10, bo 5 pozostałych nie wyjdzie. A powiedz mi, pracujesz na jednobody? Zależy od eventu. Jak mały event to tak, jak duży event to 2. Aha, czyli jednak mimo wszystko na takich eventach zdarza się na dwa body. Wiesz co, no jeżeli mam 3 numery w fosie tylko, duży koncert, wiem, że muszę błyskawicznie robić zdjęcia, że nie ma czasu, muszę się po tej fosie przemieszczać, bo to też nie jest tak, że sobie staniesz, no chyba, że rzeczywiście tak jest, że sobie staniesz i nie możesz się ruszyć. Natomiast trzeba trochę wymyślać też, co zrobią ci artyści, tu podejść do gitarzysty po lewej, tu podejść do basisty po prawej, więc jak masz dwa aparaty, jest dużo łatwiej, na jednym szeroko, no na drugim wąsko i jechane. Natomiast jeżeli spokojnie wiem, że mam cały koncert do robienia, nigdzie się nie spieszę i mam dużo czasu, to jedno body mi wystarczy. Ale nie skończyłem o tym 6D właśnie. No. Miałem 6D, miałem tego 17, 40, 50, 1.4 sobie kupiłem wtedy, to najgorsze szkło, jakie miałem w życiu. Tą 85 miałem lampę zapiętą, a teraz mówię o imprezach klubowych, takich, gdzie jest naprawdę ciemno i gdzie autofokus żadnego z ówczesnych aparatów nie miał szans, żeby złapać. Używałem tej lampy do wspomagania autofokusa. Tak. I to było idealne rozwiązanie. Ona nie błyskała, tylko sobie kratkę była. Robiła czerwoną. Tylko tak, kratkę mi robiła. I w tym momencie ten 6D biedny, który autofokus miałem naprawdę siermiężny, w porównaniu z tym, co teraz można kupić, to jest przepaść. No, chociażby R6, na której pracujesz. Tym, tak, dokładnie. Z tym wspomaganiem z lampy on mi dawał takie efekty. Oglądam, robiliśmy wystawę teraz Sfinksa na 30-lecie, album, nie wystawę, wystawę też. Album na 30-lecie Sfinksa i przeglądałem całą historię zdjęć, a robię tam zdjęcia od 2010 roku, w sumie niedługo jak na Sfinksa, ale jakiś tam swój wkład w to mam. I jak oglądałem sobie te zdjęcia, które robiłem tym 6D właśnie, z tą lampą wspomagającą na tej 85, to patrzę na te zdjęcia i mówię, że kompletnie niczego nie brakuje tym zdjęciom i właśnie ten 6D, lubię strasznie to body, miał taki charakterek na obrazku, że wyłał ISO do 12800 popchnięte, zupełnie wywołałem z tego B1, format, nie było problemu, no naprawdę to wyglądało. No to faktycznie, to już spory rozmiar jest. No. Spory i to naprawdę 12800 z ISO. Z 6D z 20 megapikseli i te obrazki wyglądały, tam się nie ma co przyczepić. Z drugiej strony nikt nie ogląda zdjęć w ten sposób, więc jakby nawet ziarenko czasem jest wskazane. Także jak ktoś chce zaczynać, to teraz naprawdę za niewielką kwotę można kupić sprzęcik, którym można robić bardzo fajne zdjęcia. Zresztą przez długi czas pracowałem na 2 6D, 3 chyba miałem w swoim życiu w ogóle. Na 2 6D po prostu i było fajnie. No. A powiedz mi z ciekawości, a propos 6D, nie jesteś jednym z tych paranoików, którzy, nie to żebym obrażał, ale po prostu niektórzy bardzo przeżywali to, że tam jest jeden slot karty pamięci. Nie, w życiu nie straciłem żadnych zdjęć z karty pamięci. Bo na przykład ślubniaki to strasznie się tego boją. Wiesz co, no, jest ryzyko. Jak ja położę koncert, no to też ja stracę kasę, nie? A jakbym komuś miał ślub położyć, no to trochę inaczej to wygląda. No, nie? Boli. Z drugiej strony z 2 razy mi się zdarzyło, że coś się zadziało z kartą, ale to poszedł program do odzyskiwania danych jakiś i bez problemu wszystko wyciągnąłem. No. A powiedz mi, pracujesz sam? Nigdy nie bierzesz sobie osób do pomocy? Na jakiś pojedyncze małe koncerty to nie ma sensu w ogóle, nie? Natomiast często jest tak, że pracujemy w teamie po prostu, tak jak teraz robiliśmy. No ale jakieś Woodstocki czy coś, to tak, wiem, duża scena albo nie daj Boże 2 i koncerty. Wiesz co, no festiwale, no to tam jest foto mnóstwo, nie? Także jeżeli się pracuje dla organizatora takiego koncertu jak Opener, no to tam fotografów jest kilku, jak nie kilkunastu. Nie? Każdy ma jakąś swoją scenę przydzieloną plus dodatkowe zadania i biegamy. Natomiast jak robiłem eventy, to w ramach współpracy z PepsiCo ja miałem dni, kiedy pracowało dla mnie 8 fotografów w Polsce. No proszę, ale po całej Polsce masz na myśli. No, mam dużo kolegów. Bo trochę jeżdżenia, to czasem można nie dać rady. W tym samym czasie się odbywały eventy. Tak. Wiesz, masz jedną we Wrocławiu, drugi w Krakowie, trzeci w Trójmieście. Jednym jest Wyzwanie Smaku, drugim jest Festiwal Kolorów Liptona. I to naprawdę było takie kombo, że wiesz... Ciężko ogarnąć tyle. Ja sam już miałem taki moment, że przestałem robić zdjęcia, tylko ogarniałem kolegów, żeby mi je robili, nie? Po prostu zbierałem zdjęcia i zarządzałem. A z ciekawości właśnie, skoro zarządzałeś i miałeś, no nie oszukujmy się, jakoś miałeś już jakiś styl i tak dalej i twój klient z góry wiedział, na co się pisze, zatrudniając ciebie, no to robiłeś jakąś selekcję tych osób, z którymi współpracowałeś? Tak, oczywiście. Okej, czyli to nie były osoby, które po prostu z polecenia fajnie, ale sprawdzałeś się portfolio. Czasami były jakieś sytuacje, że zupełnie gdzieś musiałem. Nie? No, jeżeli jest tych osób kilka, no to wiadomo, że różne terminy ludzie mają. Natomiast no, mam i w Warszawie, w Krakowie, w tych większych miastach. Mam sporo kolegów, którzy po prostu, na których wiem, że mogę liczyć i jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem da mi znać, to... A powiedz mi proszę, bo teraz tak... Każdy pewnie koncert ma swoje prawa i każdy klient też ma swoje oczekiwania. Czy to jest tak, że już teraz na tyle ci ufają, że mówią Wojtek, idź strzel koncert, czy są na przykład jakieś sytuacje, nie wiem, słuchaj, w drugim utworze Dawid podniesie gitarę i będzie szaleństwo, musisz to nagrać, musisz zrobić zdjęcie tego. I czy są takie sytuacje, czy masz jakieś odgórne, nie wiem, coś, co się wydarzy albo coś, co musisz złapać, bo klient chce? Przeważnie jest rób swoje, natomiast są sytuacje, na przykład chcą sobie zrobić zdjęcie na koniec z publiką, nie? I wtedy sobie jest moment, że wchodzę na scenę z tyłu i robię to zdjęcie, więc muszę tam być i to zrobić. Natomiast, żebym miał jakieś wytyczne, że ktoś tam coś, raczej jest tak, że pewnych, że można robić tylko przez pewien czas zdjęcia, 3 pierwsze numery, albo niektórzy od 5 do 7, albo jeszcze, ale to rzadko kiedy tak naprawdę. Czy w związku z tym na swoje doświadczenie masz trochę więcej luzu i na więcej ci pozwalają organizatorzy czy też gwiazdy? Czy to nie ma w ogóle wpływu na to? Nie wiem, że możesz na przykład sobie, nie wiem, wejść na scenę albo bliżej do kogoś podejść. Pewnie tak, natomiast nie wykorzystuje tego jakoś specjalnie. Są też momenty, że rzeczywiście skitranie się gdzieś na kawałku sceny z boku to jest jedyna opcja na zrobienie zdjęć, bo ludzi w koło jest tyle, że nie ma fosy, no tak. Więc... Jak robię zdjęcia na koncertach w Sfinksie, to regularnie jestem na scenie, to fakt. No ale jakby to jest twój drugi dom, nie? To też inaczej tak, chyba, nie? Tak, tak. No tam wszyscy wiedzą, że jest Wojtek fotograf i że on będzie uważał, nic nie potrąci. Natomiast no, też staram się, wiesz, no, nie łazić, raczej staram się zniknąć na koncercie niż gwiazdożyć gdzieś tam z boku i przeszkadzać ludziom w odbiorze, nie? A właśnie, a propos właśnie takiego, powiedzmy, pociągnąć słowo gwiazdożenia, no to czy w tej branży bywają sytuacje, w której konkurencja mówi, a Boże, Rojek przyszedł, albo nie masz tak? Nie, raczej nie, my się tu znamy chyba wszyscy na tym. Czyli fajna jest atmosfera? Tak. Tak, bo... raczej sobie pomagamy niż przeszkadzamy. Wiesz, no jesteśmy w pracy, robimy materiał, no nie będę się nawalał z moimi kolegami przecież o to, żeby miejsce. Czasami jaja sobie robimy, nie? Ktoś komuś wejdzie w kadr, specjalnie stanie i udaje, że nie widzi i tak dalej, albo kogoś tam klepnie w głowę. Chociaż no, były faktycznie sytuacje na eventach, ale to raczej z ludźmi, których nie znałem, z mało doświadczonymi ludźmi, gdzie wiesz, stoi cała ekipa, wszyscy zapięci na długo, żeby... mieli dobre kadry, a nagle ktoś dokładnie na szerokim kącie wbiega w to wszystko. Nie? No to masz ochotę po prostu kopa sprzedać. Tak, a powiedz mi, bo to jest bardzo fajny temat i ja mam bardzo mało doświadczenia ze Sfinksem, bo można powiedzieć, że to jest najdłużej obsługiwany klub przez ciebie? Czy masz jeszcze jakiś klub, który jest tak bliski? Nie wiem, czy ja tam Pokładu i Mandragory to dłużej nie robiłem. Nie, chyba najdłużej. Pewno najintensywniej. I można powiedzieć, że to jest faktycznie twój drugi dom i jesteś tam dosyć często? Ostatnio coraz mniej, wiesz. Bo to jest specyficzny klub moim zdaniem i zawsze mnie ciekawiło to, czy żeby pracować w takim klubie, choć sam robiłem raz zdjęcia w Sfinksie, nie pamiętam z jakiego powodu to było. Może to było jakieś Halloween czy coś, wiadomo, takie eventy to nawet były ciekawe. I Sfinks się, no mówię, jest troszkę innym klubem niż wszystkie inne i pytanie jest właśnie, czy, nie wiem, czułeś tą atmosferę tak fajnie, że tak długo już jesteś w tym klubie, Czy no, przypadek? Tą budę po prostu. Wszystko, tak. Okay. Wiesz co, zacząłem robić w Sfinksie zdjęcia w sumie, bo mnie kumpel poprosił. Kolega, który został właścicielem Sfinksa, współwłaścicielem. Mhm. Właśnie w okolicach tam 2010 roku. Przejął to po Florku i zaczął robić swoje imprezy. Od wtedy zresztą Sfinks stał się Sfinksem 700, a nie Sfinksem, żeby jakoś tam odróżnić ten etap. Przed i po. No. Tak, dokładnie. Sfinksa pierwszego założonego przez Florka i będącego w galerią sztuki tak naprawdę, chociaż cały czas z definicji chyba Sfinks jest galerią sztuki. A teraz, bo mamy remont właśnie, więc po remoncie chyba będzie jeszcze więcej rzeczy związanych ze sztuką, bo mamy umowy podpisane z ASP, więc będzie dużo fajnych wystaw i dużo artystycznych rzeczy będzie się tam działo. Zaczynałem w ogóle Sfinksa robić od koncertów też, banalnie, bo tam imprezy robiła koleżanka Agnieszka. Natomiast Agnieszka się wymiksowała, pojechała do Niemiec żyć sobie i tak już przejąłem imprezy i zacząłem chodzić, robić. Na początku to było tak, że wszystko się robiło. Wszystkie imprezy, jakie były w Sfinksie, to robiliśmy, no bo to też był taki czas, to są właśnie początek poprzedniej dekady, czyli tam 2011-2012 rok. To był taki czas, że zdjęcia w klubach robiło się po to, żeby mieć jak najwięcej buziek na Facebooka, żeby wszyscy tam wchodzili i lajkowali. Dokładnie. Więc te galerie miały tam po 200-300 zdjęć w ogóle. Nie wiem, kto to oglądał i po co. I stąd właśnie powstawały też te portale, bo ja pamiętam, że ja nie wrzucałem zdjęć dla klienta na Facebooka, tylko od razu na portal i żeby przekierowywać właśnie ruch na stronę internetową. Nie? Ale tak, to są te czasy. No. To wtedy wszystkie imprezy jak leciało, nie? Robiliśmy. Natomiast od jakiegoś czasu clubbing już się robi taki, że no, po co tam zdjęcia robić? Ja też jestem tego zdania, że dajmy się ludziom bawić. Więc tak naprawdę od paru już ładnych lat to robię klimaty niż zdjęcia po prostu. Ale mówisz o zabawie, ale zwykłym klubie, tak? Zwykłej, że to powiem, imprezie nie jakiejś tematycznej, tak? Nie koncertowej. Nie koncertowej, no nie tematycznej też, no bo tematyczne to... No to wiadomo, że może warto byłoby coś tam cyknąć. Dokładnie, nie? Jak się ludzie poprzebierają. Czyli co, zwykła faktycznie odchodzi już? No jeżeli chodzi o takie kluby jak Sfinks czy Smolna, patrzmy na Bergheim w Niemczech, tam jest w ogóle no fotopolis i po prostu nie robimy zdjęć, tam to komórki zaklejają wręcz, nie? U nas jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, chociaż na Smolnej chyba już zaklejają. W Warszawie słyszałem o tym, Smolna że właśnie to jest to, no, widzisz, mówię, no. Sam widzisz, że nie mam pojęcia o nazwie tego klubu, więc... To świadczy o mnie, ile w tych klubach siedzę. Natomiast tak, słyszałem o tych naklejkach, więc faktycznie tak się dzieje. No i też jestem zdania, że to jest bez sensu. No ludzie chodzą się bawić, nie? Niektórzy tam są... Zresztą nigdy... Pierwszą zasadą robienia zdjęć na imprezach to jest nie robić krzywdy, moim zdaniem. Ale ile razy, wiesz, ktoś mnie zaczepiał, mówi, panie kolego, ja tutaj jestem z koleżanką, albo różne inne sytuacje, że proszę nie robić i tak dalej. No. Dokładnie. Pomimo tego, że nie musiałem, to zawsze to respektowałem. Nie no, po co robić ludziom? Chociaż w tych czasach dobrych sfinksowych, gdzie te galerie były potężne, to zawsze mieliśmy dyżur po wrzuceniu galerii i przez pierwsze godziny usuwaliśmy zdjęcia, o które było proszone, żeby usunąć. Więc to tak... Jak ja zapamiętałem, to też zawsze właśnie sobie jakoś zaznaczyłem czy coś. No. Mhm. Także tam siedziało się na czacie, na Messengerze, sprawdzało tylko, czy ktoś nie napisał, żeby coś uwalić. Od razu przepraszam, najmocniej już usuwam, ciach, wylatuję. Tak samo no, pijanych ludzi, no co po co robić? Taki, no dokładnie. Komu to potrzebne. Ale nie? To zdarza się mimo wszystko jeszcze jakieś tam właśnie takie zdjęcia ci robić nie tylko w Sfinksie, czy nie. Już nie? Nie, już nie chce mi się czyli robić. Czyli nie zwiedzasz już tam wyżej, w górnej części Sopotu? No Sopot to w ogóle imprezowo umarł już od paru ładnych lat. No, Gdańsk przejął funkcje rozrywkowe, tym bardziej, że Sopot, imprezy w Sopocie mogą być tylko do 5:00. Godziny zarządzenia odgórne z miasta już od paru lat. Faktycznie się wiele zmieniło. Sfinksa to zabiło po prostu w dużej mierze. No, ale on jest trochę na uboczu. W Sfinksie imprezy zaczynały się w piątek, kończyły w niedzielę albo w poniedziałek. w zależności od klimatu. I to, że tam o 6 jest dyskoteka na całego, dyskoteka i pełno ludzi, to było naturalne, nie? Tam się wychodziło, na chwilę wracało, była dalej impreza cały czas, nie? Natomiast no, po wprowadzeniu tych ograniczeń to już niestety koniec imprezy o 5:00 i wracamy do domu. Nie? I dlatego... Gdańsk, co w Gdańsku przejęło? Elektryków. No, proszę. Ewidentnie. A powiedz mi właśnie, a propos już klubów, jak już się tak rozwijamy, to masz jakieś swoje ulubione typy klubów, w których lubisz robić zdjęcia? No, z wszelką muzyką elektroniczną. O lepszej jakości zdecydowanie. Nie? Czyli... Robienie dyskotek już takich standardowych nie kręci mnie zupełnie. No bo to jest ciągle na zasadzie, że potrzebujemy fajnych, uśmiechniętych dziewcząt, najlepiej dużo na tym razem Instagrama, żeby wrzucić, żeby to się klikało. Nie? To nie jest fotografia, która mnie jara w żaden sposób obecnie. Nie? Narobiłem tego mnóstwo przez lata i nie odczuwam ani potrzeby, ani ochoty na robienie tego. Bardziej wolę wejść do klubu, zobaczyć, co się dzieje, zrobić klimat, światło, cienie ruszających się ludzi, rozmycia, poszukać jakichś tematów, światło, gdzie się pojawia. Mocno obfotografowuję DJ-ów na pewno, no bo to zawsze jest taki temat, że oni to lubią i chcą, i potem jest następnego dnia: Wojtuś, wyślesz mi... Nowa profilowe na Facebooka, tak? No, albo podpromować następną imprezę. A powiedz mi, czy są jakieś eventy albo koncerty, które na przykład nie wymagają zdjęć, bo nie wiem, bo nie masz na to zlecenia, albo po prostu jest tam, nie wiem, mniej znany klub, ale na przykład na tyle lubisz dany zespół, że chcesz jechać i jedziesz tylko dla nich. Zdarza ci się? Zdarza mi się. Rzadko, ale mi się zdarza. Na pewno na Pogodno wszystkie koncerty chodziłem, bo jestem psychopanem. Grupy Pogodno już niestety nie istnieją, znaczy istniejącej, ale bez wokalisty. I to jest dalej muzyka jaka? Paparok. Górniczo-hutnicza orkiestra Dęta. To jest ich taki największy Robinam. To jest Pogodno właśnie. Jacek Buddy i Szymkiewicz zmarł w zeszłym roku niestety i to bardzo... smutno mi się zrobiło, bo uwielbiałem typa i każdy koncert Pogodno, jaki mogłem zaliczyć, to chodziłem i zaliczałem. No kurde. Obojętnie gdzie był, tylko sobie załatwiałem akredytację i obojętnie czy mi za to płacili, czy nie. Ale no, zdarza mi się owszem robić rzeczy dlatego, że coś lubię i to właśnie staram sobie przez kolegów wtedy załatwić akredytację, jak nie mam zlecenia na to, żeby i móc sobie porobić zdjęcia. Po prostu. Bo jak idę na koncert bez aparatu, to powiem szczerze, że się nudzę po pół godzinie. Właśnie chciałem cię zapytać, czy dla ciebie też twoja praca jest formą rozrywki i takiego wypoczywania? Jest. No Sfinks to jest ewidentnie, wiesz, taka... Pomimo takich nocnych prac? Tak, to jest taka trzecia młodość, nie? W sumie, bo to mam po tygodniu, wiesz, normalnego życia i robienia jakichś innych zleceń, czy właśnie eventów w stylu impreza firmowa, czy siedzenie przez 3 dni i obrabianie zdjęć. Potem idę sobie na nockę zresetować się i pobawić, a jednocześnie popstrykać trochę zdjęć i jest mi z tym dobrze. Jakoś mnie to tam resetuje, pozwala się zrelaksować, chociaż są momenty, kiedy idę i tak stwierdzam, że no dobra, nie chce mi się dzisiaj, ale no dobra, dzisiaj mi płacą, to idę. A powiedz mi, jeśli chodzi właśnie jeszcze o tą atmosferę i tak dalej, no to widzisz jakby jakąś drastyczną zmianę względem osób, które uczestniczą w koncertach, po prostu w imprezach, względem tych wszystkich lat? Nie, w imprezach co 3 lata nowe towarzystwo. Ale widać, nie wiem, jakąś ogromną zmianę, że te społeczeństwo właśnie, te młodsze dzieciaki, które dorosły właśnie, te imprezy, nie wiem, inaczej się odbywają. To nie jest temat na fotografię, to wkraczamy w socjologię. Tak, oni się zmieniają, to jest każde następne jakby pokolenie, a przeżyłem już w Sfinksie z 3 czy 4, różni się od siebie. A odbija się to właśnie u ciebie na zdjęciach? Nie wiem, ludzie są, nie wiem, mniej lub bardziej chętni na zdjęcia, bo pamiętam, że miewałem też takie doświadczenia, że były kluby, które wszyscy robią galerię w pół godziny, a bywały takie, że po prostu musiałem się namęczyć, bo po prostu kółko graniaste, tylko 3 grupki i musiałem czekać, nie wiem, do północy, aż ktoś tam, wiesz, się napije troszeczkę i więcej tej odwagi przyjdzie. To bardziej ja się chyba zmieniłem ze swoimi potrzebami tego, co robię i też przez to, że już od paru ładnych lat przestałem robić inne kluby poza Sfinksem, to tak naprawdę w Sfinksie mogę robić, co chcę. Tam jestem zostawiony kompletnie sam sobie, chociaż był taki etap, że jeszcze ciągle robiłem ludziom, starałem się robić, co tam łatwe nie jest. Po pierwsze, to jest ciemno, jak jasna cholera, a po drugie, no, często ludzie są odpięci zupełnie, nie? Więc znaleźć też faktycznie kogoś takiego sensownego, co by ładnie na zdjęciu wyglądał, bywało trudno, nie? Mhm. Natomiast jakiś czas właśnie, nie pamiętam, ładnych parę lat temu to już w sumie było, dostałem taki komunikat, że już możemy robić mniej twarzy, a więcej klimatów, co przyjąłem z otwartymi ramionami, z przyjemnością i bardziej właśnie szukam, wiesz, nie to, żeby tam było widać fajnie wyświeconą dziewczynkę czy chłopczyka, tylko gdzieś tam w ruchu coś dynamicznego, jakiś fajnego. Detal, no. Okej. Fajnie, czyli można powiedzieć, że dalej szukasz, jeszcze zmieniasz tą formę? Czy na razie ta forma jest dla ciebie okej? Cały czas jakoś to tam ewoluuje, ale taka forma jest chyba najbliższa temu, co na zastanym świetle, bez palenia lampą, łapania klimatu, tego co się dzieje, dokumentowania po prostu tego, tak jak to wygląda naprawdę, to jest to, co najbardziej mnie w tym kręci. Powiedz mi, czy mógłbyś się podzielić jakąś historią, która, jak nie wiem, ktoś się spyta o fotografię po prostu eventową, koncertową, to czy przychodzi ci do głowy od razu jakaś historia, jakieś fajne wydarzenie, nie wiem, jakieś niesamowite zdjęcie, które zrobiłeś na przestrzeni tych wszystkich lat? Może ulubione? Zdjęcia pewnie mam kilka ulubionych, które zrobiłem. Myślę, że chyba najfajniejsze zdjęcia to w ogóle na Openerze robię paradoksalnie. Jeszcze nie wiem czemu paradoksalnie, ale tam się dobrze robi zdjęcia. Jest chyba swobodniej troszeczkę. Po prostu. No, ta przestrzeń chyba pozwala więcej. Tak. No, światło jest okej. No i też masz fajne nazwiska, nie? Przed aparatem. To też trochę człowieka motywuje bardziej i człowiek się stara, nie? Żeby z tym powalczyć, trochę coś porobić. To też śmieszne sytuacje są, bo to wychodzi w sumie doświadczenie, bo zrobiłem zdjęcie Toma Morello na Openerze, jak stoi z taką pięchą wyciągniętą i akurat tak trafiłem idealnie, że zrobił to do mnie, nie? I wszyscy robili te zdjęcia w koło i oglądałem te zdjęcia pozostałe i tylko to moje zdjęcie było tak idealnie trafione, że wiesz, on stoi, patrzy na mnie, wszystko się tam zgadza, nie? I to lubię to zdjęcie, to takie ciary aż chodzą. A poza tym no mam trochę zdjęć, które lubię, które tam zrobiłem, ale to tak też cały czas szukam ciągle nowych i... A powiedz mi, marzenie fotograficzne masz jeszcze jakieś, którego nie spełniłeś? A jeżeli je spełniłeś, to jakie to było? Wiesz co, chyba nie. W sensie nie mam jakiegoś... No pewnie chciałbym jakieś mieć fajne postacie przed aparatem. Z drugiej strony miałem ich sporo właśnie dzięki Openerowi, Bojnika Cave'a. Powiedz mi, dla ciebie rynek polski jest takim głównym rynkiem? Nie myślałeś o tym, żeby kiedykolwiek wyjechać za granicę i zobaczyć jakby atmosferę tamtejszych koncertów? Wiesz co, zaniedbałem w swoim życiu jedną rzecz, a to z racji mojego wieku, gdyż ja w podstawówce to miałem rosyjski, nie angielski. Mhm. I no to tam już nie pojedziesz, taki, nie wypada. Is my English bad, więc tak nie za bardzo sobie z tym radzę. Tam gadam oczywiście, nie, jak trzeba i jakoś sobie próbuję radzić, natomiast nigdy też mnie nie cisnęło. Zresztą na rodzinę tu mam wszystko, zostaję na tym rynku, to już... Druga sprawa, że ta fotografia koncertowa to jest, jeżeli chodzi o dochody, to jest mniejsza część dochodów tak naprawdę. Mhm. Głównie żyję tak naprawdę z imprez firmowych, eventów różnych, festiwali. No właśnie, bardziej powiedzmy... niż koncertów klubowych. Czy... No właśnie, ale jakbym zapytał, co cię bardziej cieszy, no to chyba jednak koncerty. Czy mylę się? Koncerty zdecydowanie. To jest fajniejsze. Eventy, można powiedzieć, że to jest teraz no, po prostu chleb, tak? Ale... Z drugiej strony lubię ten typ reporterki, nie? Okay. Też jest to jakaś tam zabawa. tak fajnie jakby pociągnąć temat jeszcze i to połączyć ze Sfinksem. To ja się tam tak naprawdę robiłem wcześniej zdjęcia, bo robiłem zdjęcia 10 lat przed Sfinksem. I na koncertach, i w klubach w Mandragorze też było ciemno. Natomiast w Sfinksie jest dramatycznie ciemno. Do tego są dymy, czerwone światła, więc warunki fotograficzne tam są absolutnie najgorsze, jakie mogą być. I zresztą na koncertach takich, wiesz, mniejszych klubowych, gdzie klub organizuje to, gdzie te światła są takie, że czasem są, czasem nie ma, a na budżetowych koncertach jazzowych swego czasu to świateł w ogóle nie było. No to jest walka z warunkami. Rzeźbisz po prostu i musisz się nauczyć stanąć i trzymać ten aparat tak, żeby tego nie poruszyć. I jeszcze modlić się do tego, żeby ci się artysta nie poruszył, bo jak masz 1/20 sekundę na ISO 12800, już nic więcej ze sprzętu nie możesz wyciągnąć. Tak, wystarczy, nie wiem, zacznie głębiej oddychać, to będzie poruszone. No, dokładnie, więc to jest taka trochę walka, ale tu pomaga seria. Wiesz, ja przeważnie robię po 3 zdjęcia w serii, więc tak, żeby jedno z nich gdzieś tam się znalazło w miarę. Nie wiem, czy pracowałeś jeszcze już na szkłach RF do Canona? No, pracuję na szkłach. Na RF aż pracujesz już. Się na RF. Mam 2 RF mi chyba zostały. Ja pracowałem, bo kupiłem sobie 24-70-28 RF-a i z włączoną tą stabilizacją zarówno w body i w obiektywie, to powiem ci, że ja nie wiem. Testowałem sobie 35 1.8 RF-ową z R6. Na 3 sekundach jestem w stanie zrobić nieporuszone zdjęcie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że może 3 to by było dla mnie za dużo. Ale to jest kwestia właśnie tak, że ręce jako statyw. No, tak, to mam 15-35-28, on też jest ze stabilizacją. Tak, tylko sumie tam jest 4. Nie, 2.8. Przepraszam, to 14-35 jest 4, a 15-35 jest 2.8. Tak. I to jest, świetne są te szkła. Tak, myśmy potrzebowali właśnie coś jeszcze szerzej, bo i dlatego wzięliśmy 14. To akurat do wnętrz, więc tylko jakby że ona i tak jest chyba kropowana z racji tam. Wiesz co? I odkształcana z tego, co patrzyłem. Troszeczkę tak. 15 jest troszeczkę lepsza, ale no niestety te 1 mm w przypadku bardzo ciasnych pomieszczeń, no to tutaj robił robotę, nie? Żeby nie musieć wychodzić na korytarz. Dziękuję ci, że dotrwałeś do tego momentu. A to oznacza, że jesteś w połowie materiału i zachęcam cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, do oceny na Spotify i do sprawdzenia 10% zniżki na wszystkie produkty Newella w sklepie infoto.pl. Zapraszam do dalszej części rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Ja 2 lata temu zrobiłem przesiadkę na bez lustra i na początku pracowałem na R6 i na 5D4, na którym wcześniej pracowałem. Też super sprzęt. Bardzo dobry aparat. Natomiast padł mi mój odwieczny ten 17-40, bo z 1,5 metra mi poleciał na glebę. Wow. Ale tam się naprawił i działał generalnie, tylko on już tak zaczynał nie domagać, więc stwierdziłem, że muszę coś szerokiego sobie kupić koniecznie. No ale już skoro miałem tą R6 i widziałem, jak to pracuje i jak się na tym pracuje, to wiedziałem, że nie ma sensu kompletnie, chociaż EF-y ładnie staniały i można było dobre szkło w dobrej cenie wyjąć. To jednak tam trzeba było zęby zacisnąć i kupić tego. No i kupiłem tego 15-35 na początku właśnie. No i zachwyt absolutny, nie? Od razu pierwsze, co zrobiłem, jak zobaczyłem, jak to działa, to obchnąłem tą moją 5D4 i kupiłem sobie R-kę. Tą pierwszą w ogóle klasyczną. Jako drugi aparat, jako backup i do szerokiego kąta. Nie? Tak. I tak naprawdę jak pracuję na 2 aparaty, to cały czas chodzę sobie z tą R-ką z zapiętym szerokim, a do R6 zmieniam sobie szkła w zależności od tego, co mi potrzeba. Tak, ja przeszedłem przez tą samą drogę, co ty, tylko że ja 5D Mark III, potem 4 i R-kę też miałem, ale R-ka mnie bolała bardzo ze względu na brak joysticka. Tak. Tylko że ty na 6D nie miałeś joysticka. Wiesz co, on ma wybierak taki z tyłu, który bardzo dobrze funkcjonował. Okej. Ale do niego mogłeś przypisać normalnie, że on ci działał jak joystick, nie? Aha, okej. I jeżeli chodzi o ergonomię, R6 była świetna. I zresztą, jak mówisz, że pracowałeś na 5D3, ja wtedy, jak się przesiadałem na full frame'a, pełną klatkę, to stanąłem przed wyborem, czy mam kupić sobie 5D3, który już był jakiś czas na rynku, tak, był chwilę, no. Czy szóstkę, która się zupełnie nowa pojawiła. Czy szóstkę i 17-40, szeroki kąt właśnie wtedy. Więc siedziałem, myślałem, w końcu dobra, kupuję tą szóstkę i absolutnie nie żałuję decyzji, bo nie dość, że ten obrazek... On był w dobrej kasie względem 5D Mark III. 7400 płaciłem za pierwszego, a on trójka tam... chyba 13 czy 14. Nie, jakoś tak jak... Wyszło mi w każdym razie 6D i 1740 w tej samej cenie, co bym tylko piątkę kupił, nie? Piątkę, trójkę. Natomiast szóstka miała jedną fajną rzecz, która bardzo szybko okazała na eventach się być nader przydatna, czyli Wi-Fi i możliwość zrzucania natychmiast zdjęć na telefon. Okej, dobra. I ja praktycznie od początku miałem tak, że lazłem na imprezę i mogłem, czy na jakiś event, i jak klient mówił, panie Wojtku, czy można do sociali jakieś parę zdjęć wrzucić, to ja siadałem, włączałem sobie Wi-Fi. I na telefon. Brałem telefon albo tablet, zrzucałem zdjęcia i 10-15 minut i mamy dla klienta materiał. To ja ci powiem, że nigdy w życiu nie korzystałem z tego, a jak korzystałem, to chyba tylko dla zabawy, bo wiesz, byliśmy gdzieś na wycieczce, żona mówi, dawaj zdjęcie. No to chyba tylko wtedy to używam. Dla mnie to jest podstawa pracy teraz, nie? Bo komputer przestałem nosić już w sumie jakiś czas temu. Teraz to iPad i po prostu zrzucanie jeszcze na iPada, mogę rawy zrzucać, nie tylko JPEG-i. To się robi bajka, nie? To ja ci powiem, że się spotkałem z czymś takim na warsztatach fotografii ślubnej prowadzone przez Krzyśka Tkacza. I Krzysiek miał sytuacje takie, że potrafił właśnie robić backup na telefon. Robisz zdjęcie, zapisujesz ci się RAW na karcie, a na telefon, na Wi-Fi leci ci JPEG. No w Canonie możesz ustawić, że od razu na FTP-a ci wpycha zdjęcie. Albo i tak. No to już w ogóle jest kosmos. Od tego, nie? Tylko to fajne Wi-Fi, żeby było w koło, do którego jesteś wpięty, nie? Bo tak normalnie to ci aparat robi sieć. Tak, i łączysz się tylko z aparatem, nie? Więc, ale do backupu też. Tylko no teraz dwie karty to już backupy to są przerost formy nad treścią. Ja pamiętam, że pracowałem właśnie na 5D Mark III, 4, RK, R6. W jednym momencie dwie R6 i właśnie RK leżała w plecaku. I pamiętam, że bardzo długo po zakupie pierwszej R6 nie sprzedawałem 5D Mark IV, bo nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że miałem symulację ekspozycji i patrząc na wizjer w 5D Mark IV czułem się bezpieczniej niż w R6. Też miałeś tak? Nie, wiesz co, ja zupełnie inaczej właśnie. Przez to, że zaczynałem na takich biedacyfrakach, które też miały wizjerek w środku, bo ten Olympusik pierwszy i drugi zresztą i trzeci, bo to jakieś takie proste były pierwsze, one też miały wizjery elektroniczne i byłem przyzwyczajony byłem do tego, że to, co widzę, to dostaję, a potem weszły lustra i tak trzeba się nauczyć, że jak kręcisz tą ekspozycją, to się robi jaśniej, ciemniej, ale w tym, co widzisz, to nie. A jeżeli chodzi o aparaty, to z takich poważnych to miałem 300D, potem 20D, potem 40D, potem 7D. Na tych pracowałem, a potem już była przesiadka na szóstki. Pracowałem na szóstkach, potem 5D4. I z 5D4 przysiadłem się na R6. To miałeś sporą kolekcję, bo ja to miałem 550D. Był taki, to już... I potem ja już miałem full frame'a. Już 5D Mark III i to była, pamiętam, premiera, więc no, wskoczyłem od razu na grubą, na głęboką wodę. A ja z racji tego, że miałem 7D i robiłem koncerty, to mi to bardzo pasowało, bo to był crop, który naprawdę był przyzwoity jak na tamte czasy, bo on miał świetny autofokus i ergonomię tą już piątkową ewidentnie, więc z 5D3 się tak nie spieszyłem za bardzo, dlatego tak jak mówiłem, wtedy miałem dylemat, bo wyszła szóstka, ona wyszła jakaś w 2012 bodajże. I wtedy miałem dylemat, czy się na ten 5D3, czy tą szóstkę brać. Zostałem przy tej szóstce i do dziś nie żałuję, bo to naprawdę fajny aparacik. Oczywiście w łapach tego dużo więcej miałem. Natomiast przesiadka na bez lustra R6 to było tak. Jak ja zobaczyłem, jak to działa i autofokus, który absolutnie przestał być tematem. Cały czas, nawet na piątce, jak pracowałem czwórce, który miał przyzwoity autofokus, Tak. Byłem nauczony tak, że łapię fokus środkiem, blokuję ekspozycję środkiem, przekadrowuję, robię zdjęcie. Robiłem to w sekundę, szczególnie w 6D tak było, bo pamiętam, że ona środkowy miała... tylko tak. To fokus tam działał, reszta to była straszna bieda. Bo 5D Mark III było troszkę lepiej. Tak, tak. Było lepiej, a w 5D4 było w ogóle lepiej. Tak, ten autofokus... tam było pięknie i tam live view zaczynało działać powoli, tak. Bo w RC to się działo i w R6 to jest w ogóle kosmos. Tak, to jest kosmos absolutny, dlatego właśnie jak dostałem go w łapki, jak zobaczyłem, że ten autofokus, że ja mu pokażę obiekt i on mi za tym obiektem chodzi już obojętnie, co ten obiekt by nie zrobił. Oczywiście to jest idealny typ, bo tak nie jest. Niemniej w dużym procencie tak to działa. To było tylko wow, no to stąd też od razu decyzja, żeby pozbyć się 5, 4 i kupić sobie jako backup R-kę, który ma taką samą matrycę jak 5, 4. Dokładnie tą samą, tak. Ergonomię niestety ma dużo gorszą, ale... Ma ten dziwny suwak, który jest u góry, ten taki... Ma, ja go sobie używam do... Ja na ISO go miałem. Ja go sobie używam do... Bo pracuję w ogóle na trybie tym nowym FV, on się nazywa. Kanowski, gdzie każdy z parametrów możesz sobie albo zablokować, albo ruszyć. I czas, i ISO, i przysłonę. No. Tak, dokładnie. Więc tak naprawdę to pracuję na preselekcji przysłony cały czas. Z tym, że przy tym trybie czasami to zmieniam, nie? Że potrzebuję coś tam ISO popchnąć albo zmniejszyć, że czas na przykład potrzebuję, żeby mi się poruszali trochę, to wtedy sobie czasem operuję. Tam jest... No, jeżeli chodzi o bez lustra, no to zupełnie jest nowa era fotografii, nie? Dla mnie. To jest coś po prostu niewyobrażalnego i też fajnie, że tak łatwo mi to przyszło. Wielu moich kolegów ciągle pracuje na lustrach i nie wyobrażam sobie przesiąść. Jeden teraz właśnie po latach pracowania na lustrach kupił sobie Z2 nikonowską i było takie wow. A drugi też, jeszcze jeden się ostatnio odzywał, że R5 kupił i że ja stary, jak to działa w ogóle. Tak, to jest zupełnie inna praca i ja na przykład od razu poczułem wagę, bo też te body są dużo lżejsze, ale naprawdę no, z wizjerem walczyłem troszeczkę. Natomiast ja od jakiegoś czasu robię tylko wideo, znaczy tylko. No, nie da się nie robić zdjęć, jak się umie robić zdjęcia, więc jest to taki atut w przypadku moich usług, natomiast robię od R-kę kupiłem ze względu na wideo. I powiem ci, że jak czasem chciałem zrobić szybko zdjęcie R-ką, to nie mogę, do dzisiaj jakbym wziął R-kę z powrotem, to nie mogę zrozumieć kto miał w głowie, że to mizianie po ekranie i ustawianie fokusa to jest coś fajnego. Ja tego nie rozumiem. A dla mnie joystick. To absolutnie podstawa pracy, to widzenie po ekranie. Wyszło na mnie, jak mi R-ka wyszła, R6, to żeby ci nie skłamać, miałem jedną z pierwszych puszek w Polsce. Możliwe bardzo, ale wiesz, że możesz sobie to zablokować. To mizianie? Tak. Tak, wiem. No. Więc to możesz wyłączyć po prostu. No. Natomiast jak ja odkryłem, jak to działa, no to jest kosmos, absolutnie. Ale wiesz, zawsze szybko pracowałem na tym joysticku, zmieniałem to. Teraz mamy milion trybów, tym bardziej, że jest jeszcze śledzenie. W 5D Mark IV też było śledzenie twarzy, ale dosyć kiepskie. Nie, to nie ma żadnego porównania do R6. No, ale było. Coś tam się działo. Było, ale nie używałem tego... Rzadko kiedy, jakieś sporty po jasności, nie? W klubingu to w ciemnym klubie, czy na koncercie, gdzie masz, wiesz, tam się zmienia cały czas wszystko, tam migają ci światła, tu leci, raz jest ciemno, raz jest jasno, autofokus głupieje zupełnie, w tych nowych body to samo, to nie jest tak, że to działa idealnie, nie? Przesiadka z R-ki na R6 pewnie nie była dla ciebie aż tak trudna. Nie, to ja kupiłem później, wiesz? R6. Dobra. Najpierw kupiłem R6. Czyli ty zacząłeś od R6. No a R-kę kupiłem jako backup po prostu i drugi aparat do szerokiego kąta, nie? Żeby sobie na tym pracować. Bardzo odczułeś tą pracę na ISO? Bo ja to inaczej. R5D Mark IV całkiem nieźle sobie radził, ale jak zobaczyłem, co można zrobić na R6, to był po prostu ogień. Nie ma żadnej różnicy, moim zdaniem. Jest pół działki ISO lepiej na korzyść R6. No nie wiem, może jakieś placebo dla mnie zadziałało? Po pierwsze, on ma większą matrycę 5D4, więc tam sobie i tak zdjęcia do internetu nie pchasz ich w pełnej rozdzielczości. Tak, on miał chyba 33, a 30 on ma. A R6 20. Z tym, że przez długi czas pracowałem na tych szóstkach, które też miały 20 megapikseli i tam też pchałem ISO na 12800. I tak naprawdę, jak oglądam zdjęcia z tych szóstek starych luster sprzed 10 lat, to ten obrazek jest detal lepszy, jest wszystko lepsze. Oczywiście on jest lepszy. Natomiast wynikowo ja jestem w stanie zrobić bardzo podobne zdjęcie w warunkach ekstremalnych z szóstki zwykłej i z R6. Także przez te 10 lat, jak wjechałem na to ISO 12800 w sytuacjach, kiedy go potrzebuję i nie bałem się go używać, wiedząc, że albo sobie odszumię, albo będzie to na tyle dobre, że po zmniejszeniu tam nic nie będzie widać, tak de facto dotąd siedzę, nie? Chociaż teraz nowe algorytmy odszumienia w Lightroomie zrobiły kosmos. I tam już naprawdę można popchnąć. Zresztą czytałem gdzieś na jakimś forum, że no jakiego ISO używa jakiego chcesz, tylko włącz potem odszumianie w Lightroomie. Tak jest. No. Znaczy w Lightroomie odszumianie jest, jak się tam za bardzo pobawisz, to już robi się taka plastelina, no, ale są niektóre nowe zawsze programy. Możesz wrócić i dodać. Tak, tak, ale są programy takie, które teraz robią taki ogień, że to jest niesamowite. Tak samo te 20 megapikseli z R6 w zupełności wystarczają. Jak trzeba, to też nowe algorytmy ci zrobią z tego 40 megapikseli albo więcej i to zdjęcie wygląda, nie? Do wołania. Zresztą duże formaty naprawdę wołałem z 20 megapikseli. Uważam, że to jest już przyrost formy nad treścią, a mimo wszystko nieporuszone zdjęcie i mniejsza matryca, tym łatwiej zrobić, a no, to tak. Jest ciągle walka z warunkami. No bo nie oszukujmy się, taka fotografia, jeżeli ja nie używam lampy, no bo co innego jak sobie zakładam lampę i nawalam lampą po mordach, twarzach, no to nie robi zupełnie. To mogę sobie założyć jakiś bieda aparat sprzed 20 lat i wyjdą te zdjęcia tak samo tak naprawdę. Natomiast kiedy już szukasz tych klimatów, kiedy już żujesz z tych aparatów, bo żujesz z nich tam ile się da maksymalnie, no to wtedy już robi, nie? Powiem ci tak, że zaczepiłeś mnie w tej króciutkiej przerwie a propos jakby uczenia się i właśnie nabierania doświadczenia i przyznaję ci dużą rację w tym, bo ja też wiele wyciągnąłem z klubów, chociażby takiej też odwagi pracy z ludźmi, pracy ze światłem, bo ja kocham pracę ze światłem zastanym. Dla mnie praca z światłem błyskowym. Wiesz co, większość ludzi mówi właśnie, że jeżeli chodzi o światło błyskowe, jeżeli ktoś mówi, że nie lubi, to znaczy, że nie umie z niego korzystać. I ja na przykład pomimo tego, że używałem światła błyskowego, bo miałem nawet krótki epizod ze swoim własnym studiem fotograficznym, tym bardziej, że jestem po szkole fotograficznej i musiałem zdać studio, więc to w ogóle nie ma, jakby to nie jest prawdziwe, że nie znam podstaw, ale na przykład ja lubiłem tak błyskać, żeby dawało to poczucie, że nie ma tej lampy. I właśnie zaczepiłeś mnie względem tego, że czy ja powiedziałem o tym, że no właśnie, o czym? O nauce fotografowania, że w takich klubach właśnie, gdzie jest ciemno, gdzie walczysz z warunkami, gdzie żyjesz z tego aparatu ile się da, to można nauczyć się robić zdjęcia, bo trzeba nauczyć się robić zdjęcia, które co potem w każdych warunkach, w jakich się znajdziesz, daje ci kompletny komfort tego, bo tak ciemno jak tam, to już nie masz nigdzie. Idę sobie na jakiś event i pani mi mówi, panie Wojtku, ale to jest strasznie ciemna sala, więc ja wchodzę do tej sali, patrzę na nią i się śmieję po prostu, bo ja mam tam... A ty zakładasz okulary przeciwsłoneczne. Takie warunki w ogóle, że mam plażę kompletną i mogę robić co chcę, nie? W tych warunkach. Tak samo w fotografii koncertowej, tam jest... Musisz się nauczyć mnóstwa rzeczy, bo to nie jest kwestia tylko tego, że po prostu zrobisz sobie zdjęcie, nie? Gościa za mikrofonem. Musisz wymyślić, co on tam zrobi, gdzie on pójdzie, obserwować, że on na przykład skacze sobie ze sceny, nie? Że się szykuje, że pakuje się gdzieś tam na jakieś odsłuchy do przodu i zaraz poleci na ludzi albo coś. Ciągle trzeba być czujnym, więc uczysz się też reagować na to. Ciągle zmieniające się światło, które ci błyska, zmienia się, więc musisz też walczyć, wymyślić sobie, okej, fajnie. I to światło w pewnym momencie przelatuje od tyłu przez niego i jest zarąbisty efekt. No więc stoisz z tym aparatem i łapiesz ten kadr, czekasz aż to światło tam wleci, bo widziałeś ten kadr, nie zrobiłeś go, bo to niełatwo zrobić, bo ono zasuwa i masz ułamek sekundy, żeby to zrobić, się w tym zmieścić. Więc szybkość reakcji, wyżyłowanie z aparatu, trzymanie sztywno tego wszystkiego, to też jest, to są takie drobiazgi na przykład, ale jak gdzieś robię coś ciemnego, pierwsze co robię, to szukam jakiegoś punktu ściany gdzieś, gdzie się mogę zaprzeć, oprzeć, zrobić z siebie statyw. Nie? Tak. Nie mogę sobie rozstawić na koncercie statywu, no bo by mnie tam z hukiem wygrzali stamtąd, ale jakoś starasz się to ustabilizować. To jest taka szkoła robienia fotografii, że potem już praktycznie nie masz problemu. Ale są też jeszcze właśnie takie schematy, na przykład oświetleniowe, które latają według jakiegoś danego tam schematu i wiesz, w którym momencie zaraz oświetli ci fajnie na przykład postać i pyk. I czekasz na to. Tak, tak, no takie planowanie strategiczne też troszeczkę. Natomiast te schematy to i tak są takie, że one i tak się zmieniają co 15 sekund przeważnie. Albo więc ktoś siedzi i robi to na żywca. Albo ktoś siedzi i tym macha na żywca, więc to też nie jest tak. Natomiast no, często rzeczywiście coś parę razy się tam powtarza, jak to przyuważysz, no to ustawiasz parametry, czekasz, nie? No można albo ustawiać to wszystko manualnie, czekać na światło, zdać się można na automatykę również. Ta automatyka w tych nowych aparatach jest naprawdę niezła. Chociaż też bez przesady, no, nie zwalnia to z myślenia. No ja powiem ci, że każdy, kto weźmie aparat do ręki, pójdzie i zrobi. Jeszcze nie. To jeszcze musimy poczekać z 5 lat. Ja na przykład nadal pracuję na MC. Po prostu klasycznie na MC i wolę mieć jednak pod ręką tą możliwość zmiany tego w każdym momencie, choć często pracuję na auto ISO, bo w R6 działa to bardzo dobrze. Tym bardziej, że można ustawić zakres, nie wiem, nie wystrzelić na 128 000, tylko tam powiedzmy, nie wiem, 12800 jest. W dodatku, jak pracujesz na priorytecie przysłony, to możesz ustawić czasy minimalne, żeby ci trzymały. To już było w 5D Mark IV. Tak, tak, to już było w 6D chyba nawet. A widzisz, no to ja pamiętam, bo często albo właśnie 85 z prawej strony, Sigma Art 1.4, wspaniały obiektyw, ale ciężki jak cholera. No i wiesz, tutaj czas musiał być troszkę tam krótszy, no bo wiadomo, cięższe szkło trochę przeważało do przodu, a z drugiej strony 125, dziękuję bardzo i tak leciutko sobie można było pracować. No to na 70-200 wiadomo, że czasy przy 200 to musisz zupełnie inne mieć niż na 35 czy 15 wręcz nawet. Nie? Choć powiem ci, że technologia się tak zmienia i nie pracowałem na RF-ie, bo ja zmieniłem system dosyć niedawno, bo w zeszłym roku cały system, w lutym zmieniłem cały system z Canona na Sony i mam 70-200 najnowszej generacji Sony i on waży kilogram. To jest po prostu śmiesznie leciutkie szkiełko 70-200 2.8 oczywiście. Poważnie? Ze stabilizacją. Taki leciutki jest? No, naprawdę nawet jest doskonałe. Nie wiem ile RF-owy 70-200, ale podejrzewam, że też jakoś tak. Może też tyle ważyć, bo ta 15, technologia... 35 chyba trochę ponad kilo, ale niewiele ponad kilo, ale to mimo wszystko jest kloc, bo to jak pracujesz na takich... Tyle szkieł musi się gdzieś zmieścić. Musi się gdzieś zmieścić. Jak pracujesz, najgorsze to jest właśnie na dużych festiwalach, po takim Openerze jak się łazi, to tam się robi po 20-30 km dziennie. Ja sobie łażę z zegarkiem, rekord 30 chyba 3 km jednego dnia na Openerze przeszedłem. Teraz to się widzi tych wszystkich fotografów. Znaczy kiedyś ja sam nawet korzystałem, jeździłem na quadzie między miejscami i na przykład robiłem triatlony. No to tam nie było innej opcji, ale na eventach to teraz wiesz, hulajnogi, nie? Tylko że na Openerze zabraniają. Nie? Tam jeżdżą sobie, owszem, ale to wybrane osoby z obsługi. Nie? Natomiast jak jesteś ziutkiem tam akredytowanym, robiącym dla kogoś, to już nie. Chociaż tam faktycznie hulajnoga by dupę ratowała. Z drugiej strony zawsze sobie wyobrażam, że się wykładam z tym całym sprzętem. 15 kilogramami sprzętu na hulajnodze i siedząc w tym wszystkim płaczę, patrzę. I w błoto wpadasz jeszcze, nie? Błoto to jeszcze podejrzewam do wyczyszczenia, bo te wszystkie szkła uszczelnione, ale gorzej jakby to się potłukło. A propos 85, to ja mam Sam Yanga pod RF-a natywnie. Sam Yang wypuścił zaraz na początku serię 35 i 85, 1.4 z mocowaniem RF-owym. I biorąc pod uwagę, że 85 1.2 kanonowska kosztuje powyżej 10 koła, a kupiłem R-kę, kupiłem R6, 15-35, to już musiałem trochę przyhamować z budżetami, to stwierdziłem, że sobie spróbuję tego RF-a, tym bardziej, że chwalą go wszędzie. Kupiłem go za 2800. Bodajże. On był dosyć tani, tak. I chwilę później Canon wziął i zablokował. Właśnie ich, chciałem to ci powiedzieć, ja, tak. No, wiem o tym. Zablokował ich programowo, żeby się tak nie bawili, bo im się nie podobało. Wycofali możliwość firm trzecich na tworzenie szkieł RF z tym mocowaniem RF. No. Dokładnie. Niemniej jeszcze się załapałem na tą 85. To jest tak fajne szkło. Do portretów, do... Tam jest ile światełko? 1.4. No to super. No. I to jest odpowiednik Arta. Po pierwsze ma natywne mocowanie pod RF-a. Nie muszę mieć adaptera do tego. To jest wspaniałe, bo ja to czułem. Po drugie waży połowę tego, co Sigma Art. No. W całość, bo on jest duży. Jest. Z tym, że nie jest za długi. Jest gruby oczywiście. Natomiast waży naprawdę połowę chyba tego, co Sigma. Jeszcze z adapterem to już na pewno. Optycznie petarda od 1.4, wrzucę portrety, które robiłem na festiwalu filmów. To jest jeden z eventów, który od 15 lat czy 16 obsługuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fajna zabawa i tam jest fajnie, bo można też mieć fajne buźki przed obiektywem i bardzo lubię to robić. I ostatnio jak robię tam portrety jakieś, bo robimy zdjęcie do gazety festiwalowej, która jest wydawana przy festiwalu, więc jak jakieś okładkowe gwiazdy tam musimy złapać, no to głównie tym szkiełkiem i mam zachwyt. Tak samo bardzo dobrze sobie radzi autofokus, no ale to już wiadomo, że to body. Przynajmniej on nie ma stabilizacji, ale stabilizację mam w body, więc to nie jest potrzebne. Żadnego 85, super... jaki miałem, nie miał stabilizacji i dało się żyć. No natomiast 70-200 bez stabilizacji już teraz sobie nie wyobrażam, bo pracowałem przez długo, miałem kanonowskiego 70-200-2.8, tego standardowego bez stabilizacji. Świetne szkło optycznie, bardzo dobre, przez 10 lat chyba na nim pracowałem. Jak go sprzedawałem, to on wyglądał tak samo jak kupiłem ja miałem praktycznie. Czwórkę 70-200, F4 bez stabilizacji i... Kupiłem go też chyba na początku swojej kariery właśnie, bo wiesz, pierwszy biały, w ogóle super i jeszcze teleobiektyw i wyobraź sobie, że chyba po 5 czy 6 latach tam sporadycznie używania, bo ja tam nie robiłem, wolałem to szkło mieć niż któregoś dnia, żeby mi zabrakło tej ogniskowej, to wyobraź sobie, że sprzedałem go chyba za nawet 200 drożej niż go kupiłem. Teraz jakbym chciał tego... To są pancerne szkła, tak. Teraz jakbym tego Sam Yanga chciał sprzedać, to one już po 4000 chodzą, nie? Z racji tego, że je wycofali i przyblokowali tego RF-a, to naprawdę widziałem ostatnio za 5000 ktoś próbował sprzedać, ale to już go ludzie obśmiali. No to już chyba bym Arta Sigma wolał wtedy, chociaż nie wiem. A poczekaj, jak to było? Bo ja pamiętam, że ja jechałem właśnie chyba kupić właśnie tą 85 Sigmy Arta i ludzie mi mówili, że a czemu ja Sam Yanga nie biorę pod uwagę, nie? No i wiesz, zacząłem czytać i mówię, kurde, robią mi teraz pranie mózgu i co ja mam zrobić? No ale przyznam szczerze, że naprawdę Sigma Art 8.5 sama w sobie jest ciężka, plus do tego adapter, to miałeś dosłownie takie odejście od samego body i no... Niby się słyszy jakieś tam plotki, że potrafiły się wyrywać te mocowania, ale nigdy czegoś takiego na żywo nie widziałem. Nie. To jest jakiś w ogóle... To ja nie wiem, co trzeba byłby zrobić. Ja też nie wiem. Ja naprawdę mam, bo 70-200 w ogóle od jakiegoś czasu mam i ciągle pracuję, jeszcze go nie zmieniłem. Kiedyś przyjdzie czas. Mam Tamronowskiego G2. Okej. Tamron niestety podpadł mi bardzo dawno temu na APS-C. Choć wiem, że 2.8 wersja 70-200 całkiem spoko, razem z Sigmą też jest w miarę spoko. Ja jestem bardzo zadowolony z tego szkła, naprawdę, a jeszcze sobie, jak go kupowałem, to od razu sobie razy 2 konwerter kupiłem do tego. O, to już fajna rzecz. Więc to mi się robi 400-5.6 i powiem szczerze, że parę razy mi to dupę uratowało, bo jak na Openerze okazuje się, że Massive Attack możemy robić tylko z focha na głównej scenie, to my jesteśmy od tej sceny pół kilometra. Przesadzam oczywiście, ale przynajmniej dzięki tej 400 miałem zdjęcia sceny, no bo tam już to jest na 400 wiesz, konwerterek jest mały, fajnie można zawsze Dokładnie. Mieć go w kieszeni. A jak się zasuwa na takim, z tym całym sprzętem, to czy ja noszę takie szkło kolejne, czy taki duperszmit, to naprawdę mi robi. No właśnie po całym dniu łażenia tak. z tym na plecach. Dziękujesz Bogu, że się zdecydowałeś na taki setup, a nie inny. Nie? Ja powiem ci tak, kupiłem sobie 200-600 i jako bardziej fanaberię Sonego, bo zawsze tego chciałem... 2.8? Nie, 200-600 to jest 5.663. Oni mieli takiego. 2.8. To jest dosyć nowe szkło. Okay. W każdym razie fajne, ze stabilizacją, ale powiem ci, że nikt by mnie nie przekonał, żebym wziął to szkło i jeszcze coś, bo chyba bym oszalał. No. To szkło jest super nieporęczne. To szkło zakładasz i tylko z niego korzystasz. Nic więcej. Naprawdę nawet plecaka nie bierzesz. Zresztą też nie jest na takich koncertach, że musisz to nosić ze sobą niby cały czas, więc praktycznie wiesz, że idziesz na jakiś koncert, na główną scenę i że będziesz go robił z daleka, no to wtedy rzeczywiście go bierzesz, on sobie leży tam wcześniej gdzieś bezpiecznie i czeka na ciebie, nie? Niemniej no, komfort tego, dlatego się jeszcze nie przesiadłem na RF-a, bo to kosztowo by mnie wyszło po prostu jakiś kosmos na razie, więc czekam spokojnie. RF-y no niestety są bardzo drogie, ale... Wiesz co, one są porównywalne do EF-ów odpowiadających, bo zobacz na 70-200 2.8 EF trójka kosztuje ile z 1000-2000 taniej niż RF. To są bardzo zbliżone ceny. Troszeczkę wypadłem z obiegu, bo posprzedawałem 5D4 cały czas oficjalnie kosztuje około 10 000. Jeszcze jest no, tam jakieś chyba tam... w promce można za 9 dostać. No proszę cię, no tak. Zostali z tymi cenami, nie? Tak samo wszystkie te nowe 17, 35, 2.8 trójka, bo to już optycznie to są szkła, które można do tych RF-ów porównywać, bo te dobre RF-y są optycznie kosmiczne. No są. Po prostu są skorygowane. No ten 15-35, no to ja bym go nie ściągał. Mam tą 35, 1.8, ale rzadko kiedy ją zapinam, bo i stabilizacja w nim... No i stabilizacja to jest w ogóle kosmos, co oni zrobili. Kosmos jest. No tu ja problemem jest z ręki nagrywać filmy. Problemem są ruszający ludzie się, a nie, że ty się poruszysz. Tak. Po prostu. Tak, to jest niesamowite, jak... na samym obiektywie je przełączasz i widzisz, że masz tylko te parę stopni mniej tej stabilizacji, to już widać, że już tej stabilizacji nie ma. To jest niesamowite. A jeszcze a propos tego, co cię drażni tak bardzo, że ruszałem na ekraniku ustawienia sobie autofokusa, to ja przy szerokich szkiełkach, gdzie aparat trzymam dwoma rękoma, tu nie podpieram obiektywu, to cały czas mi, wiesz, paluch trzyma. Jeżeli w ogóle sobie przytrzymasz i naciśniesz, to on ci trzyma w tym punkcie cały czas. Jeszcze w dodatku blokuje stara fokusa, się tam znaleźć tą twarz w tym, dokładnie w tym jednym punkcie. Aha. Natomiast na 70-200 jak mam, no to już musisz podeprzeć to szkło, tak. Więc tu paluchem już ciężko robić. Jak ustawiam autofokus nosem. No to jest, naprawdę robię to szybciej i sprawniej niż joystickiem. Nie przekonasz mnie do tego. No, próbowałem i niestety. Wiesz, każdy ma jakiś swój styl, sposób pracy i tak dalej. No mi się to zmieniło, naprawdę mi się to zmieniło w momencie przejścia na bez lustra, nie? Bo wcześniej, jak mówiłem, to było ciągle łapanie środkiem, blokowanie ekspozycji, przekadrowanie, zrobienie zdjęcia. Natomiast no teraz już się tym nie przejmuję, chociaż Canon ciągle się nie dorobił jednej rzeczy, dorobił się, ale w swoich top puszkach, żeby punkt wyboru autofokusa połączyć z centralnym, z punktowym pomiarem światła. On ma ciągle punktowy pomiar światła na środku. Obojętnie, gdzie by ci autofokus nie śmigał. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, doskonale. Tak. Więc jak ja mam czyli scenę, nawet, nie wiem, masz prawy górny róg w autofokus, to on i tak ci bierze ze środka. Tak, dokładnie. Więc jak mam scenę i coś mi się dzieje z prawej strony, ja autofokus sobie ustawiam na prawo, to on mi sobie mierzy światło z tego, gdzie jest ciemno, albo zupełnie inna ekspozycja niż... Oni bo oni mają tam centralny, wielosegmentowy, coś tam jeszcze. No teraz pracuję na tym wielosegmentowym i po prostu to koryguję ekspozycją, nie? Najzwyczajniej w świecie, żeby się nie bawić w ciągle łapanie środkiem, blokowanie ekspozycji, przekadrowanie, no bo ten autofokus działa tak fantastycznie, że to już przestało być problemem. Autofokus ja zapominam, nie? Ja mu pokazuję obiekt i przestaję się martwić tym, żeby naciskać tego autofokusa, bo on mi śledzi ten obiekt cały czas. Tylko czekam na cut, na zdjęcie, na to, co się zdarzy. Tu były, wiesz, wcześniej składowe, nie? Musiałeś czekać na cut, musiałeś zablokować ekspozycję, w międzyczasie ci się artysta odsunął, więc trzeba było ten autofokus poprawić, a tu nie ma tego. Nie? Tak, bo na przykład na 5D Mark IV pamiętam jeszcze się wtedy pracowało, wybierałeś sobie albo serwo, albo one-shota, tak? Mm-hmm. A teraz zauważyłem, że na bezlustrach to już w ogóle zapominasz o tym, że tam są inne opcje. Masz continuous autofocus. Dziękuję bardzo. Czasami, wiesz, jak mi się dzieje ze światłami, naprawdę jak mocno strobuję, no to łatwiej mi jest złapać jednak raz punkt i ten. Natomiast konfigurowalność tego sprzętu jest kosmiczna. Więc ja mam przycisk jeden ustawiony taki, po wciśnięciu którego on mi po prostu przełącza się na one-shota, mierząc ekspozycję ze środka, czyli moje standardowe fotografowanie przez całe życie. Mhm. A mam to pod jednym przyciskiem, robię to, puszczam, wracam do normalnego fotografowania. Kosmos, po prostu kosmos. Jak zacząłem się wgłębiać ten aparat i co on tam potrafi, co ja mogę poustawiać, a potem jak przenoszę to na pracę, zacząłem robić 1/3 zdjęć, które robiłem wcześniej. Mhm. Gdyby R6 się nie przegrzewał, a wyobraź sobie, że potrafiłem go przegrzać przy zdjęciach. Przy zdjęciach? Tak. No to mi się nie zdarzyło. Sewilla, Hiszpania, 35 stopni w słońcu. Rozumiem. Robiłem filmy i zdjęcia i co prawda, no chyba byłem po jakiejś tam dłuższej sesji filmowej, potem dałem mu chwilę odpocząć, robiłem już potem tylko zdjęcia i już przy zdjęciach. I wtedy byłem przerażony, no i niestety to był jeden z elementów, które po prostu zmusiły mnie do zmiany. Pewnie, no przegrzewanie nie dotknęło mnie nigdy, bo ja nie filmuję po prostu, a jak filmuję, to są jakieś sekundy na sociale po prostu, jakiś tam złapać kadr. Mhm. Więc nie przesiadłem się w ogóle na R6 dwójkę, ja cały czas na jedynce pracuję, nie mam potrzeby. Uważam, że jeżeli nie robisz filmów, to w ogóle nie ma sensu, a jeżeli ktoś robi filmy, to... Uważam, że R6 dwójka ma dodatkowe feature'y, które nie do końca wcale są tak bardzo potrzebne, bo różnica w cenie dla kogoś 2-3 tysiące dołożyć to jest czasem dużo, bo nie rozmawiamy tu między 4 a 6 tysięcy, tylko 12 i chyba 14. No dokładnie, chociaż teraz R5 jest w pięknej cenie. Za 15 koła niecałe można ją wyjąć. Co ty mówisz? Legalu, normalnie. R5 super szkło, super sprzęt, ale uważam, że do wideo jest na przykład R6 ciekawszym rozwiązaniem. Tak. Okej, nie znam się na wideo. Wiesz co, na przykład chociażby ze względu na szumienie. Aha. Owszem, tam masz 8K w R5, ale matryca, która jest większa, szybciej się grzeje i szybciej daje nam ziarenko. I to działa we wszystkim, w fotach też. Tak. Więc mniejsze body, mniejsze matryca daje. No tam przy zdjęciach z kolei masz rozdzielczość większą, więc no tak, no, w postprodukcji niektórzy tak kropa potrzebują. To, tak jak, albo jak później w postprodukcji zmniejszasz to zdjęcie, no to wiadomo, że im większe ono będzie, je zmniejszysz, tym bardziej te szumy niwelujesz. Nie? Tak, no zagęszczenie pikseli po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast wiesz co, nawet specjalnie powiem szczerze, bo się wkurzyłem, że oni tak szybko tą R6 dwójkę wypuścili, więc nawet się tam nie zagłębiałem, ale jakby mi się o jedną działkę ISO udało popchnąć, żebym mógł pracować tak ze spokojnym sercem na 25600, jak teraz pracuję na 12800, to bym się ucieszył. Mimo wszystko, więc wręcz się zastanawiałem nad R3 przez jakiś czas. Teraz wypuścili R8 jeszcze. To jest śmieszny aparacik strasznie, ale jak to Canon zrobił dwie rzeczy fajne w aparacie, a 5 innych spierdzielił tak że jest. To jest... Bo wrzucenie, wiesz co, jedną kartę, brak stabilizacji, przeżyłbym to naprawdę. Pracowałem całe pół życia na jednej karcie i bez stabilizacji, albo stabilizacji tylko w obiektywach. Natomiast wrzucenie tych bateryjek malutkich do tego aparatu... A dobra, słyszałem. To ja bym ich zajęł. To teraz już wiem, dlaczego się śmiałem z tego aparatu. No, bo to jest jak tym bardziej... Ale cena wcale też nie jest jakaś niesamowita. Nie, on kosztuje 8 tysięcy z kawałkiem, to jest body, jakby ono kosztowało 5-6 tysięcy, bo tyle będzie kosztowało za rok, czy tam za dwa powiedzmy, to ma sens jako backup, jako drugi aparacik, tym bardziej, że on jest mały, fajny, no ale te baterie, to też masz worek tych baterii, które ci praktycznie od 7D chyba miał LP6. już. Ja jak kończyłem, to miałem 15 baterii i oddawałem już je jako gratisy do obiektywów, do body, do wszystkiego. W każdym razie no masz worek tych baterii, nosisz te baterie przy sobie, one ci działają z wszystkimi, a tu nagle ci wypuszczają, nie dość, że te baterie starczają na 300 zdjęć w ogóle. Więc to przy dobrej, intensywnej pracy na koncercie to jest 15 minut fotografowania. Przesadzam oczywiście, ale no, za chwilę to pada. To jeszcze musisz nosić dodatkowy worek baterii. Tym bardziej, że w bezlustrach jednak tej mocy więcej schodzi ze względu na to, że no bo jest dużo więcej feature'ów, bajerów i tak dalej. Na 6D na jednej baterii zrobiłem 4000 zdjęć. No ja śluby potrafiłem robić na jednej baterii, tej nowej, która wchodziła w 5D Mark IV, LPN 6NH. NH chyba jest od tych N chyba. Albo N po prostu. NH chyba to jest potrafiłem od cały ślub. No dobra, tam przed samą północą chyba już mi mrygało, tak? No. I się nie czułem pewnie, ale dałoby się. Powiem ci, że na RC rekord notabene na bateriach. Newella. Dziękujemy. Ponad 2000 zdjęć robiłem na jednej baterii. Tam taki chyba rekordzik, a tak zwykle koło 1000, to jeszcze zależy, czy mam Wi-Fi odpalone, czy dużo przeglądam i tak dalej. Faktem jest, że ja technicznie jak robię zdjęcia, to robię krótkie serie zawsze. Nie? Mam ustawiony na wolną serię, bo mi tam 20 klatek na sekundę do niczego nie jest potrzebne. To mnie też irytuje trochę, bo czasami chciałbym popracować, jak już mam to bez lustro, bez przysłony, po prostu na elektronicznej migawce. No. Ale szybkość serii w elektronicznej migawce masz albo jedno zdjęcie, albo 20 na sekundę. Więc potem mam jakiś 1000 rabów, których w ogóle do niczego nie potrzebuję, bo po prostu nie jestem w stanie tak szybko odsunąć palca po kliknięciu. I potem robisz selekcję i jest po prostu jakaś rzeźnia, bo masz 5 takich samych zdjęć i trzeba się doszukiwać. Nie, nawet nie, bo to są takie same zupełnie, no, bo to, jak ci to 20 na sekundę robi, właśnie dlatego robię wolne serie, żeby ci ludzie mieli szansę odmrugnąć w międzyczasie na przykład, no, nie? Na przykład, tak. Albo akurat w tym, no jak ci leci cyk, 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 no też wiadomo. Kiedyś z tych szybkich serii korzystałem ze względu na robienie gifów. Bo to jest ciekawa sprawa. Ja teraz wymyśliłem sobie, będę na Instagrama z galerii robił filmik z wszystkich zdjęć i na storiesy wrzucał, w sensie na te relacje. Bo na razie to mijałem. Ja tak generalnie jestem za aplikacjami, w sensie za portalami, które mają pokazywać zdjęcia, żeby to raczej zdjęcia były, a nie filmy, bo to się drugi TikTok z tego zrobił. W międzyczasie zresztą Instagram uważam, że jest jednym z gorszych miejsc na prezentowanie zdjęć. Uważam, że i tak jest znacznie lepszy niż TikTok. Który jest szaleństwem strasznym. Jak zobaczyłem, jak mi TikTok któregoś dnia pożarł 3/4 baterii, chociaż go nie włączałem od 3 miesięcy, to go natychmiast odinstalowałem. Po prostu i to była cała moja przygoda z TikTokiem. Natomiast jeżeli chodzi o prezentację zdjęć, nie dość te zdjęcia kiepskiej jakości, bo one są małe w rozdzielczości. Nie można powiększyć zdjęcia, nie można kliknąć, żeby odpalić zdjęcie na całym ekranie na portalu, który służy do prezentacji zdjęć. Kto wymyśla takie rzeczy? Dlatego no, musimy kombinować też, uczyć się cały czas, rozwijać. Nie? Biorę teraz sobie, ściągnąłem jakiś prosty program, więc robiłem galę MMA ostatnio. Więc wrzuciłem wszystkie zdjęcia w pionie, wyselekcjonowałem i zrobiłem z tego po prostu po pół sekundy każde zdjęcie się wyświetla i leci filmik z tego, nie? Wypuszczam i wrzucam. Nawet to wygląda, więc zobaczymy. No teraz sztuczna inteligencja robi za nas filmy, więc tylko deklarujesz jakie zdjęcia i dziękuję bardzo. A przy zdjęciach to już w ogóle jest wspaniale, bo jest większa dowolność. No tak, no ale reporterki ciągle jeszcze to nie ruszy na razie. Nie, to tutaj jeszcze nie. Musisz. Na razie będziemy sami jeszcze robić zdjęcia. Ale jesteśmy w pięknych czasach teraz, no bo to jest przełom na miarę swego czasu internetu, nie? Tak jak nam się świat zmienił przez internet, bo zmienił się. No, byłem, przeżywałem to, uczestniczyłem w tym, miałem komputer 386 i pierwsze wdzwanianie się w modemem, telekomunikację polskie przez modem, przeżywałem to wszystko i ściąganie pliczków kilobajtowych przez godzinę. Tak teraz i to jeszcze idzie w takim tempie, że trochę jestem przerażony tym, co się dzieje. Ja sobie zdjęcia produktowe to będą wyglądały tak, że będziesz brał sobie taki kubeczek, będziesz brał telefon. Tak, będziesz mówił, co ma na nim być, wszystko. Przy tym świetle dokładnie, jakie mam i potem mówił, chciałbym, żeby tak. Wpływała do niego woda, kostki lodu i owoce, które rozbryzgują się na boki i 4 sekundy później dostajesz taki obrazek. Nie? Szczerze powiem ci, że myślę, że na tym, co już teraz proponuje nam sztuczna inteligencja, myślę, że dostałbyś zadowalający efekt. Już teraz. Już teraz. Za rok? Myślę, że właśnie fotografia produktowa... No już Photoshop teraz przecież nowy, to co robi, to jest kosmos. Ale zobacz też jak było kiedyś, bo ja na przykład miałem swój epizod, gdzie robiłem zdjęcia jachtów, wnętrz między innymi, to oni brali tylko i wyłącznie ze względu na to, że render był bardzo drogi. Zlecenie wykonania renderu było bardzo drogie, ale było doskonałe. A my byliśmy tańsi. My szliśmy, robiliśmy zdjęcie, pyk, do domu. Wiadomo, że no, edycja trochę trwała, no bo tam ja się śmiałem, że trzeba było czesać dywany i wiesz, wkładać jakieś wspaniałe widoki za okno, ale no, to było dużo tańsze, nadal dużo tańsze. Bo doświadczenie i wiedza i dobry komputer osoby, która umiała dobrze zrobić render i przedstawić światło, no to jednak ta kasa, no była różnica znacząca. W ogóle teraz graficy biedni to się tak zawijają powoli już chyba z zawodu, bo to... Czy sztuka nadal będzie pewnie w jakiś sposób... Sztuka tak, ale użytkowa grafika pod tytułem zrób plakat na imprezę, no to nie, teraz nie, już to jest koniec, nie? Będziesz tylko wrzucał tekst, który ma się pojawić i dziękuję. Dokładnie opisywał, jakie panie mają być i w jakich sukienkach. No... W ciekawych czasach żyjemy i fajnie, że tego jakoś możemy doświadczać. Trochę się tego boję, ale też bez przesady. No, nie można tego przeoczyć po prostu. Bo jeżeli wiesz, olejesz to będzie jak z internetem. Nie? Zaraz się stanę takim leśnym dziadkiem, który w ogóle nic nie kuma. Ale sobie wyobrażam, że takie rzeczy będą w aparatach zwykłych. Oczywiście, ja będę wiesz, na bieżąco sobie obrabiał zdjęcia, mówiąc aparatowi, co ma z niego zrobić. Na szczęście na ten moment branża eventowa, koncertowa, ślubna, jakieś prywatna, długo jeszcze mi się wydaje, będzie robiona przez nas. A czy kiedyś się z nim to zmieni? Nie wiem. Może ułatwi po prostu Kowalskiemu na zrobienie zdjęcia. Niby tak, ale z drugiej strony absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że powstaje sprzęt, że bierzesz na evencie, stawiasz albo powieszasz pod sufitem kamerkę 360, która ci kręci i kadrujesz sobie tylko. Nie ty kadrujesz, ona kadruje. Wybiera najlepsze kadry. Wybiera wszystko, sobie robi, zbliża. No tak, bo tam jest rozdzielczość, nie wiem, 20K zrobi i będzie wszystko wycinać sobie. Dokładnie. A, okay. Więc to moja wyobraźnia potrafi zbudować coś takiego, wiesz, poczekamy właśnie, jak technologia za tym nadąży. Właśnie sprzedałeś temat właśnie jak nas niszczyć, no to wytnę to. Ja miałem swoją pierwszą Motorolę komórkową, taką cegłę wielką, takie pierwsze komórki. To sobie wyobraziłem, że chciałbym mieć kiedyś taki telefon, w którym mam telewizor i sobie oglądam rzeczy. No to masz, wykrakałeś. Wykrakałem, dokładnie, ale trzeba było poczekać 10 lat. A powiedz mi, tak jeszcze a propos samych zleceń, powiedzmy, że ktoś ma, nie wiem, uruchamia nowy festiwal, jakiś niesamowitą muzykę albo po prostu jakiś event typowo taki dla powiedzmy ważnych panów i pań i chciałby na przykład, żeby właśnie Wojtek Rojek zrobił im zdjęcia i to nie masz z tym problemu? Przyjmujesz takie właśnie zlecenia? Tak. Czyli teraz od lat, rozumiem, pracujesz pewnie na swój portfel? No firmę swoją mam od 2009 czy 2007. Jakoś tak, nie? Także już. Czyli zaraz po agencji już była twoja firma. No jeszcze tam gdzieś pracowałem przez chwilę, ale faktycznie dość szybko stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tym bardziej, że coraz mniej grafikowałem, coraz więcej fotografowałem. Jak na początku 80% to było grafikowanie, 20% fotografia, to za chwilę się zrobiło zupełnie na odwrót. I też z grafikowaniem, bo pracowałem jako grafik z 15 lat, wypalenie zawodowe, już człowiek miał dość i drzygał tym po prostu, więc szukał czegoś nowego i fotografia mi tu spłynęła jak po prostu gwiazdka z nieba. Nie? Ja ci powiem, że ja jestem z wykształcenia po studiach grafikiem komputerowym. I chyba wiem, z czym się mierzyłeś, tylko że ja miałem bezpośredni kontakt z klientem a w agencji może miałeś trochę wygodniej, bo nie musiałeś. No tak, że po prostu to, co ja dostawałem... Przekładanie logo przez godzinę z jednego, żeby wrócić do tego punktu, z którego wyszło. Wystartowało, tak. I to nawet miałem takiego klienta, który tak po godzinie takiego, tak patrzy, wiem, wróciliśmy do tego samego miejsca. No właśnie, a powiedz mi, czy, bo to jest pytanie, które w sumie wcześniej chciałem zadać, ale mi przypomniałeś, czy w związku z tym, że masz doświadczenie graficzne, choć patrząc na twoje portfolio, to znam odpowiedź, no ale wolałbym, żeby to wybrzmiało. Jakoś mocno nie podrasowujesz swoich zdjęć. Nie. No staram się raczej naturalny charakter zachować. Zderzyłem się z ludźmi, którzy grafiki robili ze zdjęć koncertowych i bardzo mi się to nie podoba. Ale to wychodziło z tytułu tego, że nie wiem, są takie obostrzenia i nie wiem, nie można tam za bardzo zrobić? Czy nie. Po prostu raczej... tak poczułeś, że nie masz takiej potrzeby? Raczej, wiesz co, staram się robić reportaż, czyli oddanie tak naprawdę tego, co było, a że co czyli mam nie kreujesz rzeczywistości na siłę. Usuwać mikrofony mam z przednich? No, usuwam to na etapie robienia zdjęć, czyli staram się tak zrobić, żeby go nie było, nie? To jest naturalne. Natomiast wiadomo, ingeruje się zdjęcia w jakiś sposób, na przykład jak masz dużo dymów. Albo te czerwone światła nieszczęsne. Co prawda te nowe aparaty już sobie bardzo dobrze radzą z tymi czerwieniami, ale te puszki jeszcze 10 lat temu, to jak dostały czerwone światło, to jedyną opcją było przerobienie to na Czernobyl i tyle. Tak jest. Bo inaczej to te zdjęcia nie wyglądały w żaden sposób. Tak, nie płaskie, bez żadnych i tak dalej, to też Czernobyl. Przepały to nie nawet, ale z żadnych detali na tym nie było, żadnych kompletnie. Nie? Zresztą ulubione czerwone światła u świetlików, szczególnie w klubingu różnego typu, ale też na koncertach to jest zmora nasza. Też pamiętam pierwsze, jak weszły światła LEDowe, jak się zmieniło robienie fotografii, tak. Bo to się zrobił się problem po prostu. Stawiałeś te zdjęcia i one nie wyglądały w żaden sposób, nie? W porównaniu ze światłem wcześniej, jakie było analogowym, żarówkowym, nie wiem, jakie tam były palniki w tym. Jak wjechały LEDy, no to był dramat przez jakiś czas. Trzeba było to troszeczkę inaczej ciągnąć, nie? Więcej kontrastu do tego nadawać. Przy zdjęciach to pewnie i tak miałeś łatwiej, bo przy filmie to jest w ogóle rzeźnia. To jest rzeźnia. No, bo naprawdę niektóre LEDy i to jeszcze te tanie, to już w ogóle jest kosmos. Naprawdę trzeba się nabawić, żeby to dobrze wyglądało. Jeszcze to mryganie całe wychodzi, nie? No to o tym mówię głównie, no. Ale zdarza mi się nawet, wiesz, teraz robiąc na pełnej mechanicznej migawce w R6 o wiele bardziej niż 5D zauważyłem, wychodzą paski, ale to tanie Chińczyki niestety. Okej. Im dłużej rozmawiamy, tym więcej pytań mi przychodzi i w sumie takie pytanie, bo technologicznie no to zaczynałeś w tym samym okresie, w którym lasery były czymś normalnym w klubach. I a propos sprzętu i laserów, nie miałeś nigdy problemów? Nie dostałeś związku? Nigdy nie. Nigdy odpukać. Na szczęście nigdy nie. Natomiast wiesz co, przy lustrach to był jeszcze mniejszy problem, bo cały czas masz lustro, które zasłania. Tylko w momencie robienia zdjęcia on widzi matrycę, więc trzeba było uważać, żeby laser, on się nie może znaleźć po prostu w płaszczyźnie prostopadle do matrycy, no bo wtedy ją zjara. Więc jak mam laser u góry, no to cyk, robię zdjęcie, on sobie zjeżdża na dół, cyk, robię zdjęcie. Jest ryzyko, jest zabawa trochę. Natomiast przy bezlustrach, no to się robi koszmar niestety. I jak ja widzę lasery, to mówię dziękuję. Ale idę na bok. Aha, okej. Idę na bok albo proszę, żeby wyłączyli. No nie będę, wiesz, zarabiając kilkaset złotych na imprezie ryzykował wymiany matrycy za tysiące. Tak, znam temat dokładnie, bo moje pierwsze pytanie na ślubach, chociaż już tego teraz nie ma praktycznie, teraz już są same LEDy, to pytam, chłopaki, macie laser? No i tylko raz miałem sytuację, że chłopak nie chciał wyłączyć. No to co, plecami się ustawiłem i jazda. No nie? Tak, no zawsze się dostosowujesz jakoś do tego. Te lasery nie są wszędzie, nie? Więc też przeważnie możesz albo z boku stanąć, albo od tyłu, tak jak mówisz, ze strony laserów to robić, żeby to złapać, więc... No, pukać nie, ale mam świadomość tego zagrożenia i boję się też trochę. To fakt. Powiedz mi jeszcze właśnie tak, może podsumowując naszą rozmowę, jakbyś miał wybrać, to eventy czy kluby? Ojejku. Kluby może miejmy tutaj na myśli właśnie też te koncerty. Wiesz tak? Co, już tak naprawdę no koncerty tak, festiwale, jeżeli chodzi o eventy klubowe, no już teraz mniej mi się chce to robić tak naprawdę, no ile można też tak, bo to już człowiek w pewnym wieku dociera do takiej granicy, że już na imprezy się przestaje chcieć chodzić i chociaż wracają moi starzy znajomi. Jest taki etap w życiu, że się przestaje chodzić do klubów, a potem się wraca z powrotem. A, to ciekawe, kiedy na mnie trafi. Jak się rozwiedziesz. A, ja jestem dopiero rok po ślubie. To jeszcze nie. Jeszcze nie. A powiedz mi, jakie są plany twoje na przyszłość? Masz jakieś nie wiem, może chęć jakiegoś jeszcze dodatkowego rozwoju albo jest ci dobrze z tym? Coraz więcej ostatnio przez pandemię mnie mocno zweryfikowała w ogóle, no bo 2 lata nie było eventów. Chyba jak pamiętam, żeśmy rozmawiali na samym początku pandemii właśnie. Możliwe bardzo. Jak mam w ciągu roku gdzieś około 20 takich dużych eventów, które mam zawsze, są to takie moje stałe rzeczy, które robię i to tak naprawdę z nich głównie żyję, bo to są duże rzeczy i tam zarabiam, to w 2001 czy 2000 mi się mylą, odbył mi się 1 z tych eventów. Więc musiałem bardzo szybko się przebranżować na inny typ fotografii. Zacząłem produktówkę robić, żeby było śmiesznie. No proszę. I coś konkretnego? Bawiłem się dla jednej firmy robiłem zlecenia dań na opakowania. No proszę. I to takiej dużej firmy trójmiejskiej i całkiem fajnie mi się to też robiło, tylko to też nudne po jakimś czasie strasznie się robi. No to się ani to nie rusza, ani muzyka nie leci, ani nic. Czy wiesz, no spokojnie, bo sobie w domku zrobiłem studio, rozstawiałem, tylko tyle, że gotować musiałem. Bawiłem się w jakieś tam dekorowanie, chociaż też dekorować za bardzo nie mogłem, bo produkt miał w miarę być zbliżony do tego, co co przedstawia na żywo. No. Dokładnie, co na żywo przedstawia, a nie tam, że wiesz, ktoś widzi na zdjęciu kupę krewetek, a potem dostaje w opakowaniu 3 takie maluszki, nie? I producent ma problem. Więc tylko tam trzeba było jakieś zieleni dodać, trochę to położyć, ale to w pewnym momencie to się zrobiło coś takiego, że to więcej było grafikowania z tym niż robienia zdjęć, nie? Faktem jest, że no, osobno robiłem naczynia, osobno robiłem danie, no bo to się inaczej świeci wszystko. No, okay. Sklejałem to do kupy i tak naprawdę zdjęcia robiłem, przygotowywałem to przez 3 godziny, zdjęcia robiłem przez 10 minut, a postprodukcję kolejnych ileś tam godzin, nie? Cool. A ja jednak lubię mieć aparat na sobie, czuć, łazić, szukać, patrzeć. No i lubię ludzi. Lubię pracować z ludźmi mimo wszystko. Dlatego też ostatnio coraz więcej rzeczy portretowych robię. Myślę, czy chyba pójdę w tą stronę, żeby się zająć portretem, takim bardziej... Już jakby outside clubs, mniej tak? Eventów, okay. Tak. Mniej eventów, a bardziej fotografii czystej fotografii właśnie takiej, no nie eventowej. Okej. Powiedz mi proszę jeszcze, gdzie możemy zobaczyć twoje prace? No i ostatnio na Instagramie chyba najwięcej wrzucam. Wojtek Rojek po prostu. Na Facebooku dużo moich prac, na Sfinksie dużo galerii jeszcze leży. Tak, super. Dużo zdjęć, które robię, niestety nie mogę ich nigdzie publikować. Bo to jest no właśnie, takie właśnie wymogi. Niestety, no jak się robi zamknięte eventy firmowe, no to te rzeczy idą do ich wewnętrznych materiałów, ewentualnie na ich socjale. Więc tu się nie mogę tym za bardzo chwalić. Albo korposesje, bo sporo robię ostatnio korposesji różnego typu. No to też są takie zdjęcia, że przeważnie się klauzule podpisuje. No to oczywiste. Mam nadzieję, że chociaż parę zdjęć, które widnieje chociażby w twoim portfolio na Instagramie, będzie można wrzucić tutaj podczas naszej rozmowy. Ja natomiast serdecznie ci dziękuję za spotkanie ze mną, że mogliśmy sobie porozmawiać o twoim doświadczeniu i twojej wrażliwości i twoich fajnych zdjęciach. I co? Życzę ci tego, żebyś się dalej rozwijał i był szczęśliwy z tego, co robisz. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkie linki do Wojtka znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję ci za poświęcony czas. Poproszę cię o subskrypcję tego kanału. Możesz zawsze posłuchać tego materiału również na Apple Podcast lub Spotify. Zapraszam Cię za tydzień w piątek o godzinie 19 na kolejną rozmowę. Na razie.